Jaka piękna katastrofa, jest takie powiedzenie skądinąd bardzo znane. I my dzisiaj o takich może mniej pięknych z naszej perspektywy katastrofach, ale o katastrofach, czyli że my wcale nie jesteśmy tacy bezpieczni, chociaż nam się wydaje. Właściwie jest nam sądzona na pewno jakaś katastrofa mniejsza lub większa w skali kosmicznej. No i co my z tym możemy zrobić i co to za katastrofy? Tak, my wiesz co, tak jak zastanawialiśmy się nad pomysłem na kolejne spotkanie, to okazuje się, że my i w historii Ziemi, ale w chwili obecnej, my żyjemy w cieniu takiej wielkiej, naprawdę wielkiej, globalnej katastrofy. No przecież wyobraź sobie, my teraz jesteśmy w Polsce, w Europie, na Ziemi. Ziemia to są płyty kontynentalne, które pływają po wielkim morzu magmy. Przecież to w każdej chwili może gdzieś wypłynąć. W każdej chwili te napięcia, które są, mogą spowodować jakąś nawet lokalną katastrofę, ale tak jak wybuch Krakatau, która będzie miała wpływ na całą Ziemię. No, będziemy pewnie o tym wspominać też przez pryzmat jakby kultury, no bo o to też tutaj chodzi, głównie żeby troszkę mówić o rzeczach takich poważnych i równie poważnie jakby wspominać różne twory kultury. To jest jedno. Kosmos aż roi się od różnych możliwości katastrof. Od czarnych dziur, które pożrą nam Księżyc, nie wiem, żeby nie było tak, że od razu nas, po Słońce, które no, póki co jest stabilne, te wszystkie teorie działają dobrze, ale no, zawsze może się coś zdarzyć. Zawsze może być coś, czego nie przewidzieliśmy w tych swoich nie wiadomo jak rozbudowanych modelach. I to w literaturze, w filmie SF, to Słońce jest takim motywem dosyć istotnym. Mocno eksploatowane. Asteroidy no, oczywiście też są. Był taki czas, że były mocno jakby uwypuklone w te filmy, te Bruce Willis, tak? Zresztą i tak pamiętasz, dalej. Był taki film o upadku asteroidy. Kurczę, to były lata 90. albo 80. jeszcze nawet. Nie mogę sobie teraz przypomnieć tytułu. Tam była taka parka młodych dzieciaków, którzy uciekali na motorze. Była taka sytuacja. A to był Deep Impact film właśnie. Deep Impact, a ten jeden z tych to był, zdaje się, Frodo. Ten aktor, może który i tak grał. Elijah Wood. Tak. No, natomiast powiem ci, że wiesz co, że to było też ciekawe, bo w jednym roku wyszły dwa takie filmy. Tak. I okazuje się, że Hollywood często robi właśnie takie zabiegi, że ktoś robi taki film, więc robimy też podobny, bo on sobie pójdzie razem. Są różne wytwórnie, a przy okazji jeszcze powstaje kilka takich gniotów, które do nas nawet nie docierają. Dokładnie, straight on DVD. Tak. Natomiast powiem ci, że właśnie to też ludzie wzięli za teorię spiskową, znaczy powstała z tego teoria spiskowa, bo stwierdzili, że skoro są dwa takie filmy w jednym roku, to na pewno na coś nas szykują. To znaczy, no. I wiesz co, i to też nie jest takie głupie, bo to nie to, że szykują nas na coś, ale to jest realne zagrożenie. Oczywiście. Ludzie, wiesz co, gdy ja w planetarium pokazuję symulację ledwie kilku tysięcy asteroid z pasa tego między orbitą Marsa i Jowisza, i tam jest sporo tych asteroid typu NEO, tych Near Earth Objects, no to widać, że one latają nie tylko w tym pasie, tak, planetoid, ale w zasadzie wszędzie, po całym Układzie Słonecznym i no w tej chwili przyznam szczerze, że nie wiem dokładnie ile jest na liście tych potencjalnie zagrażających Ziemi. Znaczy wiesz co, one są i tak bardzo nisko, to są jakieś tam przecinki po zerze tego zagrożenia, więc to nie jest duże zagrożenie. Na obecne dekady najbliższe nie ma żadnej znanej oczywiście, bo nie wiemy wszystkiego, nie obserwujemy całego nieba, bo nie ma środków i możliwości. Ale nie ma żadnej asteroidy, która faktycznie teraz by nam zagrażała, natomiast faktycznie asteroida Bennu i asteroida Kiedyś Apophis. Kiedyś mówiło się o Apophis, tak, że to są one takie... gdzieś tam za około 100 lat, zdaje się, tak. Mogą nam gdzieś natomiast, tam faktycznie zagrażać. Natomiast wiesz, o na przykład, bo ale szansa wiesz, mówimy o globalnych katastrofach, no skoro już o tych asteroidach zaczęliśmy, to rzeczywiście no my tutaj patrzymy na nasze takie podwórko najbliższe. Ale mówimy o prawdopodobieństwie związanym z tymi asteroidami, które znamy. Mm-hmm. A tymczasem 15-metrowej średnicy asteroida w 2013 roku w lutym eksplodowała nad Czelabińskiem. Dokładnie. I tam tylko cud, że nikt nie zginął,
Większość szyb w tym mieście po prostu wyleciała z okien. Siła tej eksplozji była tak duża, że fala uderzeniowa wgniatała, przewracała samochody, wgniatała te drzwi garażowe do garażów, wybijała co, tam szyby. Chyba jednak zmarły ze dwie czy trzy osoby, tak? Ale to raczej tak na zasadzie zawał te sprawy. Możliwe, że tak. No ja wiesz, nie wnikałem aż tak głęboko. 1908 rok, no gdyby zdarzyła się taka katastrofa w zabudowanych, cywilizowanych miejscach, która normalnie wydarzyła się na Tunguska. Tak, pod niedaleko tam tego zakola pod kamiennej Tunguski, tak zwana katastrofa tunguska, to był czerwiec 1908 roku, no to rzeczywiście byłaby, wiesz, no spora katastrofa. No my oczywiście mówimy o takich globalnych, takich wielkich katastrofach, takich jak ta sprzed 65 milionów lat. W zasadzie to było to dosyć płynne, bo tamtych asteroid było kilka, które spadły. I ta, o której najczęściej się mówi, ta, gdzie jest ta resztka, pozostałość, ta astroblema, czyli podoba mi się to słowo, astroblema, czyli gwiezdna rana na taki krater, pozostałość, to jest na półwyspie Yucatan. Tak? To się dziwnie nazywa się ten spadek, Tsiksum, coś tam, taka jakaś dziwna nazwa indiańska. Natomiast mało kto wie, że na podobny okres datuje się potężny 300-kilometrowej średnicy, czy nawet większy krater Shiva, który jest pod dnem oceanu koło Indii. Też krater Bołysz jest chyba z tego okresu. Tam jest kilka kraterów, właśnie datowanych na 65 milionów lat. Ale wracając do tego Czelabińska, nikt wcześniej nie wiedział o tej asteroidzie. Ona chyba nadleciała od strony Słońca. Ona nadleciała od strony Słońca, to raz. Nie była wcześniej jakby obserwowana, a teraz popatrz, jak wiele, o ile oczywiście jest, a no zakładamy, że jest coś takiego jak obłok Oorta, jak wiele może tam krążyć tych ciał, które mogą zostać wybite ze swoich tych, nie wiem, stabilnych, jakichś mega długookresowych orbit i skierowane zostać w stronę tej studni grawitacyjnej, jaką jest Słońce, a może się przypadkowo napatoczyć Ziemia po drodze, tak, która będzie w tym momencie celem. No ale to są, teraz popatrz, głośno jest o sprawie, czy no było przez jakiś czas, bo to się teraz wyjaśniło niedawno, jakieś kolejne publikacje się pojawiły o sprawie Betelgezy, tego czerwonego olbrzyma z gwiazdozbioru Oriona. Mówiło się, że był taki okres, w którym mówiło się, że ta gwiazda jest już na etapie tam tego przedżelazowego jakby jądra, czyli za chwilę, bo to są już te ostatnie etapy palenia, są bardzo krótkie. One wręcz trwają jakieś sekundy, tak? Najbardziej takie istotne z punktu widzenia przemiany w gwiazdę supernową. Więc mówiło się, że ona już jest na tych końcowych etapach. W każdej chwili może wybuchnąć. No, Betelgeza jest daleko, więc ona tylko będzie na niebie ładnie wyglądać, ale jakaś pobliska supernowa. My musimy sobie zdawać sprawę z tego też, gdy mówimy o katastrofach, że Ziemia przynajmniej raz została wysterylizowana przez supernową. Zdaje się, że to pierwsze z wymierań, to było wymieranie właśnie związane z taką totalną sterylizacją, gdzie już życie narodziło się 3,5 miliarda lat temu. Te silnice, jakieś tam pierwsze kolonie bakterii się pojawiły i nagle zniknęły. I potem było miliard lat przerwy, tak? I to życie od nowa powstało. W historii Ziemi mówi się o kilku wielkich wymieraniach, które były spowodowane no, różnymi skutkami. Asteroidy, jakaś aktywność wulkaniczna, różne rzeczy. My teraz żyjemy też w czasie takiego permanentnego wymierania, bo ta różnorodność biologiczna, w jakiej jest niespotykana, wcześniej nie było tylu gatunków. Teraz tych gatunków jest tyle, że tam jak jakaś muszka, nie wiem, zginie, tak, bo ktoś zetnie drzewa, ona tylko tam żyła, no to mamy gatunek, którego nie ma i on już nie wróci. Ja byłem, wiesz co, gdy kiedyś o tym przeczytałem, byłem absolutnie zdumiony, że z każdego roku kilka do kilkunastu tysięcy gatunków roślin i zwierząt wymiera bezpowrotnie na Ziemi. To nie jest tak, że to jeden gatunek, tak, jakiś tam motylek gdzieś, czy teraz ten rurociąg w Danii budujemy i tam coś tam, jakiś tam, nie wiem,
jakaś mysza jest, tak, którą trzeba chronić. To nie jest takich gatunków praktycznie wiele każdego dnia statystycznie mnóstwo wymiera. Mnóstwo owadów też, nie? Tak, no to jest... Też jest ich mnóstwo tak naprawdę. Tak, także tych katastrof jest dużo. Możemy zacząć to wszystko od takiej katastrofy, żeby było z grubej rury, nie? Jak u Hitchcocka, którą jest cały wszechświat. My żyjemy... Zacznijmy od końca. Zacznijmy od początku. A, moment, bo koniec jest początkiem. No tak? Właśnie, mamy paradoks, ale o paradoksach w innym odcinku. Tak, wszechświat to jest wąż, który pożera własny ogon. To jest Ouroboros. Nieustannie tworzący się świat, który jakby pączkuje sam ze siebie. Zresztą pojawiają się takie teorie zupełnie niedawno. Roger Penrose, on pokazał, że wszechświat rzeczywiście rozszerza się niejako do nieskończoności, do takiej maksymalnej entropii, do tego, że już tylko stygnące coraz mniej energetyczne fotony są, tak, we wszechświecie i nagle z niego wyrasta nowy wszechświat, tak ni stąd, ni zowąd. Ale to się w ogóle nie kłóci z tym, że w każdym miejscu na poziomie tego jakby świata Plancka, tak, tych kwantowych fluktuacji, w każdym miejscu może powstać nowy wszechświat. Są takie pączkujące wszechświaty. Przy czym są teorie, które mówią o tym, że ten wszechświat, wszechświaty mogą rosnąć i zapadać. Tak, no bo sam wszechświat, to jest takie niezwykłe, bo my żyjemy, jeżeli przyjąć teorię wielkiego wybuchu, chociaż dzisiaj kosmologowie niechętnie używają tego sformułowania, które powstało jeszcze w latach 40., to George Gamow jest jakby twórcą tego sformułowania. My żyjemy w czasie wybuchu. Tak? Cały czas wszechświat się rozdyma. I tutaj tak to wygląda. No jest tych kilka jakby hipotez kosmologicznych, ale to, co myślę nas tutaj może zainteresować, to wielki kolaps. Mm-hmm. Wszechświat, tak jak to Hindusi mówią, że jest ten, że wszechświat się rodzi, że jest, rodzi się, bo tam jest Wisznu, Brahma i Shiva, tak? Mm-hmm. Że Wisznu to jest ten, który tworzy, Brahma ten, który podtrzymuje, a Shiva ten, który niszczy. Mhm. I to jakby ten dzień Brahmy to jest taki cykl. I gdy się to podliczy w tych jednostkach hinduskich, no to wyjdzie tam na ileś miliardów lat. Mhm. I niektórzy mówią, że Hindusi to albo mają niesamowicie rozwiniętą kosmologię, taką mistyczną, nie wiem, albo dobrze trafili, tak jak Kopernik ze Słońcem w środku. Czekaliśmy na Majów, nie dotrzymali obietnicy, teraz tak, czekamy na Hindusów. No w każdym razie jest ta teoria tego wielkiego kolapsu. No tak, tutaj musimy wziąć pod uwagę ciemną energię, która najprawdopodobniej uważana jest za taki motor napędowy właśnie rozszerzania się wszechświata w momencie, kiedy faktycznie jej siła osłabnie na tyle, że grawitacja mogłaby przejąć pałeczkę, to byłaby w stanie z powrotem wszystko do tego początkowego, osobliwego punktu zespolić. Tak, jest no wiesz, no to, czyli mamy tak naprawdę, to jesteśmy, jeśli chodzi o cały wszechświat, to też jest dla nas katastrofa. My oczywiście w skali długości istnienia wszechświata, długość, no, istnienia nas jako gatunku, jako ludzi jest no tak mała, że aż szkoda jakby o tym wspominać. Natomiast no załóżmy... To prawda, nie? Gdyby tak wziąć kronikę wszechświata, jak tak się na to popatrzy, to właściwie mogłoby równie dobrze nie być o nas wzmianki, nie? Tak, no bo to jesteśmy... Raz, że jesteśmy w jednej... Słońce jest jedną z kilkuset miliardów gwiazd w Drodze Mlecznej, która jest jedną ze 100 miliardów galaktyk. Planety nie są niczym niezwykłym, więc to, że się narodziła, to, że powstała Ziemia, to, że na Ziemi warunki sprzyjały temu, żeby narodziło się życie, no to to jest duży zbieg okoliczności. No Lem o tych zbiegach okoliczności też swego czasu mówił. Więc ten wielki,
wielki, ta wizja Big Crunch, ona u Stephena Baxtera, taki jest pisarz, się pojawiła w jednym z opowiadań, ale ja pamiętam książkę Ryszarda Głowackiego, która nazywa się, nie mam jej tutaj, nie mogłem znaleźć, gdzieś na strychu wśród takich starych książek leżała, więc nie zabrałem jej ze sobą, Paroksyzm numer minus jeden. I to jest taka opowieść, wyprawa, no tak, Paroksyzm numer minus jeden. A, minus jeden. Minus jeden, tak. Taki tytuł książeczki i to jest wyprawa, która spotyka inny statek kosmiczny i tam zdaje się jest taka, to przez takie reminiscencje jest podana ta wiedza. To jest tak rozwinięta cywilizacja kosmiczna, która zapragnęła uciec przed tą katastrofą kolapsu całego wszechświata. I oni, żeby przeżyć gdzieś poza wszechświatem i zaczekać, aż się nowy wszechświat narodzi. Taka fajna idea też w fantastyce się pojawiła. No oczywiście to są wszystko tylko takie dywagacje, takie luźne gadki. A nie odnosisz wrażenia, że fantastyka naukowa to jest taki troszeczkę inkubator różnego rodzaju problemów i rozwiązań? Tworzymy pewne problemy, tak, aby je rozwiązać w ten czy inny sposób, albo pokazać, że są nierozwiązywalne w ten czy inny sposób. I potem, kiedy na przykład w przyszłości faktycznie dożylibyśmy jako rasa ludzka takich problemów, no to będziemy mieli gotowe rozwiązania de facto. No generalnie tak, to jest może znaczy, wiesz, rozwiązania, w sensie zaczyn, z którego tak, będzie można coś może, budować. Wiesz, no fantastyka rzeczywiście, ona przedstawia różne możliwości, różne drogi, różne możliwości wyjścia z takiej czy innej sytuacji. Oczywiście jest to też w wielkim takim no, jakby zespoleniu ze światem nauki, no bo fantaści sami nie wymyśliliby tej idei związanej z, nie wiem, z wszechświatem jako całością. Tutaj musiała zadziałać nauka, musiał być najpierw Einstein, teoria względności, żeby ktoś mógł zbudować te modele, dzięki którym jakby mamy dzisiejszy obraz naszego świata. No są też problemy, no bo tak zaczęliśmy od dużego, wysokiego C, więc nasza galaktyka, Droga Mleczna, na szczęście nasza Droga Mleczna jest spokojną galaktyką, a więc ta czarna dziura, która jest w centrum, ta Sagittarius A z gwiazdką. Z gwiazdką. Tak, to miejsce jest, tam nie ma za dużo materii, ona jest jakby wyczesana z materii. Być może to są takie symulacje pokazujące, że może te gwiazdy tam będą się rozrywać jakoś, te pływy rozerwą trochę gwiazd, powstanie trochę materii, która utworzy dysk akrecyjny, ale to nie będzie nic dużego. Natomiast nasza galaktyka prawdopodobnie przeszła przez ten etap AGN-u, czyli takiej galaktyki aktywnej. I tutaj no, te galaktyki aktywne, jeżeli jakaś cywilizacja by powstała, gdybyśmy my żyli w takiej galaktyce, która ma aktywne jądro, to też mógłby być dla nas jakiś problem, bo to jest gigantyczna ilość energii, która jest tworzona, energii w różnym zakresie. No ale dochodziłoby pewnie do sterylizacji nieustannej powierzchni planet z promieniowaniem kosmicznym, gdzie nawet ich magnetosfera nie byłaby w stanie się oprzeć. Znowu jest to wszystko jest kwestią odległości, no bo teraz powiedzmy sobie o tej supernowej. Tutaj wspominaliśmy i myślę, że dociekliwi słuchacze mogą sprawdzić gdzieś tam, wpiszcie sobie, moi drodzy, w Wikipedii wielkie katastrofy globalne czy wielkie wymierania i tam one są wymienione, to wymieranie perskie, jakieś tam kambryjskie, tak, i inne. I tam są też hipotezy na temat tego, jaka była najprawdopodobniej przyczyna tego wymierania. I powiem wam, że to pierwsze już wspominałem, prawdopodobnie supernowa wysterylizowała jakby Ziemię, ale my często jakby też mylnie patrzymy na te wymierania. 65 milionów lat temu to ostatnie wielkie wymieranie. Mówi się o dinozaurach, nie? Że dinozaury jakby wyginęły. Gdy popatrzymy na to jakby troszeczkę dokładniej, to okaże się, że tak naprawdę to z 90% roślin i zwierząt wyginęło wtedy. To nie było tak, że dinozaury tylko.
dinozaury były najbardziej efektywnym. Tak, to są, no bo zniknęły jakby wszystkie z powierzchni. I olbrzymie zwierzęta. Zostały po nich w zasadzie ptaki, które już wtedy się troszkę rozwijały, jakieś tam gady takie drobne, te drobne zwierzęta, ale to też zrobiło miejsce ssakom i dzięki temu my mogliśmy się rozwinąć. Jesteśmy już przy tych katastrofach gwiazdowych, no to znowu, sytuacja jest taka, że my mamy mamy duże szczęście, bo w najbliższym otoczeniu Ziemi, przynajmniej no, nasze obserwacje nie wskazują na to, żeby istniała jakaś gwiazda, jakiś układ gwiazdowy, który mógłby być dla nas niebezpieczny. Czyli tutaj głównie chodzi o jakieś układy podwójne, które szybko ewoluują, które mogą nam w pewnym momencie wytwarzać takie mechanizmy jakiegoś podwyższonego promieniowania. Już właśnie wybuch supernowej jest tą skrajnością. A tak mówiąc między nami, to ten wybuch supernowej, on się pojawia w różnych momentach też w kulturze. Ja pokażę książkę, której, przyznam się, nie przeczytałem. Ale dobra. Nie powiem, że dobra, bo nie przeczytałem, bo to znaczy tak, zacząłem ją czytać, gdzieś doszedłem do, nie wiem, może gdzieś tak dotąd. Wydawała mi się taka dziwna bardzo, bo samo założenie mi nie odpowiadało. To jest tak, Cixin Liu, Era Supernowej. Tutaj wspomnę też jeszcze inną jego książkę, ale to za parę chwil. Bardziej monumentalną, a tutaj okazuje się, że wybuchnie supernowa i wszystko wskazuje na to, że przeżyją tylko dzieci i młodzież tam do 12 roku życia. Jak Wyspa Much. Tak, coś takiego. I jest jakby cała książka, cały wysiłek jest na to, żeby się żegnać ze starszymi i uczyć, tak? No takie typowo chińskie podejście i młodzież czuje ten obowiązek, ci starsi uczą się. Myślę, że na naszej skali bardziej jednak w kierunku tutaj lewego brzegu. To idzie, jeżeli właśnie mamy tą naszą skalę, to rzeczywiście tutaj to takie jest nienaukowe, bo cała książka jest fajna, no ta teoria opisana w supernowej i tak dalej, ale założenie tej książki mnie troszeczkę odtrąciło, niemniej zachęcam, bo Cixin Liu ma fajny język i on całkiem dobrze potrafi pewne rzeczy jakby napisać. Ja tutaj w którymś ze spotkań poprzednich wspominałem, gdy mówiliśmy o robotach, wspominałem o książce Jacka Dukaja Starość Axolotla. Tak. I warto też powiedzieć, że dwie pierwsze, może trzy kartki tej książki posłużyły za podstawę serialu Kierunek Noc. Bo to niedużo kartek. Tak, niedużo, bo Dukaj tylko wspomina o tym, że wydarzyła się jakaś katastrofa. Jest jakieś tajemnicze promieniowanie, które jakby pojawia się wtedy, gdy jest dzień. Dlatego samoloty wyruszają tak, żeby gonić cień, żeby być w tej części nocnej Ziemi. To nie jest supernowa. Tak naprawdę nie jest to do końca wyjaśnione. Wiesz, to jest kwestia właśnie tutaj jakby samego uchwycenia tej roli promieniowania, bo my też myślę, że nie do końca zdajemy sobie sprawę i tutaj widzowie myślę, że powinni to potraktować poważnie, że promieniowanie jonizujące to jest to promieniowanie, które powoduje, że no, od początku my składamy się z atomów, atomy tworzą molekuły. Tak? Molekuły są mniej lub bardziej rozbudowane i te atomy ze sobą, tworząc molekuły, połączone są czymś, co nazywa się wiązaniem walencyjnym. Mhm. I tam są takie uwspólnione elektrony.
Sam proces jonizacji to jest proces, w którym z atomu, z powłok elektronowych, wskutek dostarczenia energii, najczęściej jakiejś tam jakiejś formy energii, jesteśmy w stanie wybić elektrony. Więc jeżeli mamy molekułę i będzie ta energia dostarczona w postaci promieniowania jonizującego, to jest to słynne promieniowanie alfa, czyli jądro helu, beta, czyli szybki elektron, albo promieniowanie gamma, czyli bardzo energetyczny foton, to jeżeli ten elektron wytrącimy, to molekuła może się rozpaść. Mhm. Więc teraz, czym jest DNA? To jest bardzo skomplikowana molekuła. Czym są białka? To są bardzo skomplikowane związki oparte o różne molekuły. Więc jeżeli to promieniowanie jonizujące będzie działać, to ono może to wszystko rozbić. Jeżeli tego nie ma zbyt wiele, bo nawet tutaj, gdy teraz siedzimy, z kosmosu dociera do nas promieniowanie jonizujące. Miony, które tworzą się tam na wysokości 100 km, 80-100 km nad naszymi głowami, one docierają tutaj i przelatują przez nas, jednocześnie jonizując tak, tą materię, z której jesteśmy zbudowani, ale to są pojedyncze przypadki, jest tego niewiele. Organizm sobie z tym radzi, jest w stanie odbudować to, co zostanie zniszczone. Ale jeżeli tego promieniowania będzie dużo, no to wtedy niestety to się nazywa chorobą popromienną. Dzisiaj jeszcze o tym będziemy wspominać, no bo przy okazji tych katastrof już takich czysto związanych z działalnością człowieka, bo to też żyjemy jakby w takim, no nie chcielibyśmy, żeby tutaj, żebyście się bali, tak? Ale żebyście zdawali sobie sprawę z pewnych rzeczy. To jest ważne. Trzeba sobie zdawać sprawę, że nawet teraz patrzymy na obecnego prezydenta Ameryki, mówi się, że poprzedni był wariatem, a obecny też nie wygląda mi najzdrowiej i w każdej chwili może nacisnąć ten guzik czy coś zrobić. No niby prawdopodobieństwo tego jest bardzo małe i to chyba też nie na tym polega. Nie ma aż takiej władzy, żeby samemu tak powiedzieć, zróbmy psikusa. Tak? Czerwony przycisk. Ale to niestety to też są realne zagrożenia, ale o tym za chwilę. Więc... W sensie sami sobie zgotować tak. Możemy ten los, zresztą już nieraz zgotowaliśmy w historii. Tak, więc jest ta sytuacja związana właśnie z supernową, z promieniowaniem. I jest też. I tutaj to jest takie duże pole do popisu i też duże pole do takich, no nie wiem, różnych przekłamań, bo nasze Słońce, już mówiłem, mamy szczęście, że nasze Słońce jest karłem, ma niewielką masę, jeszcze tam przez tych, nie wiem, 6-7 miliardów lat będzie świecić, potem troszkę spuchnie i rozejdzie się, jako mgławica planetarna będzie widoczna z zewnątrz i tyle, tak? My do tego czasu pewnie powymieramy z innych powodów niż Słońce, ale w Słońce w inny sposób wpływa na Ziemię. I my musimy sobie zdawać sprawę też z tego, o tym no, kiedyś mówiło się więcej, teraz jakby próbuje się, wydaje mi się, że celowo, żeby umniejszać pewne rzeczy, a eksponować inne, w związku z tym, co obserwujemy, te zmiany klimatyczne, o których tak dużo się mówi, chociaż ja cały czas jestem, jakby stoję na straży tego, że klimat się zmieniał zawsze. Odkąd Ziemia jakby pokryta była atmosferą, odkąd pojawiły się pierwsze stworzenia, to ten klimat się zmieniał. Kontynenty dryfują, to wszystko się dzieje. I teraz Słońce jest jedynym poważnym źródłem energii. Tej energii, tutaj co jakiś czas o tym mówimy, tej energii dociera do Ziemi mniej więcej 1,3 kW na sekundę na metr kwadratowy. Taka to jest stała słoneczna. Zresztą czuć to, jak się wyjdzie na lampę taką typową słoneczną tak. Na zewnątrz z WPOW. Ale to jest, wiesz, to już jest działanie bardziej atmosfery, tak? Mówię o tym, że jak słońce wyjdzie z chmury, to automatycznie tak. Czujemy, jak mocno jednak. No, trochę pali. Więcej to też kwestia naszych receptorów, tego wszystkiego, ale słońce też, tak jak zresztą większość gwiazd, jest zmienne. I to są zmiany takie krótkookresowe, ono tam cały czas coś się dzieje, ono drga, takie są wibracje, to się nazywa asteroseismologia, tak?
czyli te wibracje są związane z przekazywaniem energii od środka do zewnątrz, ale to są mniej w tej chwili interesujące rzeczy, aczkolwiek one mogą zakłócić bieg tej energii słonecznej, która potem z czasem, gdy zostanie wyprodukowana w jądrze, o tym mówiliśmy już, mówiąc o energii, więc można się tam cofnąć, ale to wnętrze Słońca jest bardzo skomplikowane. Słońce jest wielkie, tam tych możliwości zakłócenia tego jest całkiem dużo, więc tej energii może czasami być mniej, czasami więcej. Istnieje też coś takiego jak zmienność Słońca, zmienność aktywności słonecznej związana z rekonfiguracją pola magnetycznego Słońca. I tutaj ten cykl 11-letni, a w zasadzie to jest cykl 22-letni tak naprawdę, bo wtedy to magnetyzm Słońca jest, no, rekonfiguruje się tak, no, 360 stopni, tak, czyli wraca do pierwotnej jakby rzeczy. Przy czym, gdy Słońce jest nieaktywne, tak było jeszcze 2-3 lata temu, to ilość energii, która dociera, jest mniej więcej o 1 promil, 0,1% mniejsza średnio niż wtedy, gdy jest aktywne. Tak? Czyli to są naprawdę niewielkie wahnięcia. A teraz popatrz, czy te wahnięcia mogą być dla nas groźne. Na pewno słyszałeś i pewnie wiele osób też tutaj słyszało o tak zwanym minimum Maundera, które miało miejsce w pierwszej połowie XVII wieku, kiedy to w zasadzie Słońce nie było aktywne. Nie obserwowano, tym przejawem aktywności wtedy obserwowanym były plamy słoneczne. Plamy słoneczne odkrył Galileusz, ale już Heweliusz, który o tym wiedział, on się urodził 2 lata po tym odkryciu, a jeszcze 20 lat później zainteresował się astronomią i do końca życia nie widział plam słonecznych, bo Słońce było nieaktywne. W tym samym czasie na północnej półkuli było coś, co określano mianem małej epoki lodowcowej. Ale to jest przyczyna czy korelacja? Bo, no. Korelacja. Ja myślę, jest korelacja. Brak aktywności Słońca jest czymś, co zmierzono. Czyli tutaj ilość energii do nas dociera mniejsza, co automatycznie jakby przekłada się na... Zobacz, ta ilość energii, która dociera do Ziemi, ona ma bardzo duże znaczenie. Przecież dinozaury nie wyginęły od tego, że te kamienie je w głowy uderzyły. Wtedy byli ludzie, którzy twierdzili, że dinozaury rzuca się 2 miesiące kamieniami. Tak, wtedy, no to tak, tak, to była polska pani premier, tak, czy coś tam. Ciekawe. To ona chyba się na pustyni Nazca, tam ktoś podrabiał te kamienie z Ika, tam i rysował, tak, ludzi i dinozaury. Nie chcę wchodzić były w ten takie umysł piękny, były, ale... No, w każdym razie dinozaury wyginęły, no bo ilość pyłu, jaka była w atmosferze, zmniejszyła wydatnie ilość energii, która dociera do Ziemi. Czyli ta energia, która dociera do Ziemi, jest bardzo ważna. Bo to jest ta podstawa wzrostu roślin, podstawa jakby całego tego cyklu biologicznego, całego cyklu przemian wodnych w atmosferze. Ma to związek z przemieszczaniem się mas powietrza i tak dalej, i tak dalej. No, ale zmienia się też albedo wtedy takiej planety, nie? Absolutnie. Zmienia się albedo, zmieniamy też wszystkie założenia rządzące globalnym ociepleniem, tylko efektem cieplarnianym. Ale teraz albedo powoduje wtedy, że część promieniowania ucieka, albo Słońce jest słabsze i ta część, która ucieka, nie dociera. I zobacz, i to jest, czy nie można postawić znaku równości wtedy? Nie wiem, korelacja jest z całą pewnością, czy przyczynowość skutkowa tutaj jest pewnie tak, pewnie, mówię, jakby wielokrotnie jest, zdarzało tak, się tak, że coś jest, się wydawało być oczywiste, a potem się okazywało, że była tylko korelacja, ale to wygląda tak, jak mówisz, że to ma na pewno jakiś wpływ. Wygląda, że może mieć wpływ. Ta korelacja, o której mówiliśmy, tak, czyli taka nawet drobna, ale długotrwała, drobny, ale długotrwały niedobór nawet promila tej energii słonecznej może mieć jakiś tam wpływ, który coś zmienia, to co się stanie, jeżeli to Słońce będzie o 5% mniej światła i energii emitować. No i tutaj
rzeczywiście pojawiają się. A tak, kiedyś pojawiają było. Się tak, pojawiają się problemy w literaturze SF. Mhm. I pierwszą książką, o której chciałbym wspomnieć, no pierwszą, chyba jedyną z tej właśnie serii, że jeszcze tu spojrzę, tutaj to już mam. O, to są same takie katastroficzne, ale ludzko katastroficzne. To nie jest, nie, ja tą książkę skończyłem czytać, aczkolwiek nie uważam, że jest najlepsza. Nie wiem, czy kojarzycie Andy Weir, Autor Marsjanina. Projekt Hail Mary, tak? Hail Mary. Znaczy, jak ja zobaczyłem, to mówię, Jezus Maria, to jest chyba przez rozgłośnie z Torunia. Bo Hail Mary, no to jest zdrowaś Maria, tak, po angielsku. Kiedyś była taką małą alegoria, już była, antologia już była, trzeba jakieś nowe słowo na dzisiaj wymyślić. Małą agrokulturę sobie, no, prawda, ten, pozwolę wtrącić. Otóż swego czasu, jak wyszły filmy z Avengersami, tam była ta Hydra, ten taki konglomerat tych złych, prawda, różnych tam ludzi. I po wpisaniu w tłumacza Google Hail Hydra, czyli tego ich zawołania takiego, tak, wyskakiwało zdrowaś Hydro. Zdrowaś Hydro, tak. To jest chyba ze względu na Hail Mary. Hail Mary, zdrowaś Mario. Tak, bo to jest potem to poprawili. Tłumaczenie tej modlitwy na język angielski, takie z tego wzięte wprost. Natomiast Hail Mary oznacza też ostatnią szansę. Mhm. Czyli to jest projekt ostatniej szansy. Tak, no powinno tak, to już być. Zdrowaśka została, tak, tylko nie zjadła. To już powinno być tak przetłumaczone, bo to jest też taki idiom, który się właśnie stosuje, gdy jest to ostatnia możliwość. No i tutaj w tej książce Słońce zostaje zaatakowane przez mikroby karmiące się energią słoneczną i one wysysają energię ze Słońca. I to zagraża Ziemi. A co się stało z podejściem naukowym do pisania u Andy'ego Weira? Słuchaj, wszystko jest naprawdę tak... Na naszej skali, powiem ci tak, w połowie ku fantastyce się to schyli, że wiesz co, Marsjanin był fajną książką, te opisy naukowe był książką zabawną, był książką z dużą ilością technikaliów, tutaj te technikalia też są, też jest dużo nauki, trochę nudniejsze to jest, tak mi się wydaje, ta książka jest straszna galopada. Te zmiany jakby tempa i zmiany akcji tutaj są w niej, no, po prostu zabójcze, tak? I dwa światy, którym grozi zabłada. Tak, dlatego, że on... Jeden człowiek i to człowiek zwykle zupełnie przypadkowy, taki powiedzmy ty, który zupełnie przypadkowo, ale jest znowu człowiekiem, wiesz, takim człowiekiem, który na wszystkim się zna. Nauka, nie wiem, zmajstrować coś, zespawać, no wszystko. MacGyver. Tak, taki MacGyver. Taki sam jak bohater Marsjanina też. On wszystko, od wykorzystania fekaliów do produkcji ziemniaków, aż do tam, nie wiem, umiejętności użycia taśmy, tak, do sklejenia. No to wszystko są umiejętności, to wiesz, niektórzy muszą studiować parę lat, żeby to... Kamil na przykład musiał się 6 lat uczyć, żeby 3 przyciski tam wciskać. No właśnie. No, ale patrz jak wciska, trzema palcami naraz. Wszystkie trzy. Na piątym roku. W każdym razie tutaj rozchodzi się o Słońce, no to co tutaj przeczytałeś, to bo inna gwiazda też jest przez te mikroby zaatakowana i oni szukają sposobu na te mikroby. Ale to są jakieś kosmiczne mikroby, które latają w kosmosie? To są takie, wiesz, takie ziarna, które jakby gromadzą energię. Jest to, nie chcę tutaj tego opowiadać, bo pewnie bym się jakoś, nie wiem, zamotał. Gdy przeczytacie, to jest w sposób, no, z jednej strony prosty, z drugiej taki troszkę, no, pokrętny, opisane. Ma to ręce i nogi. Ale one latają od gwiazdy do gwiazdy? To znaczy one, tak, gwiazdy są zainfekowane, a one, żywiąc się energią, szukają źródeł dwutlenku węgla, bo tam też tam jakiś tam podczerwień też odgrywa ważną rolę. Czyli kolejny powód, żeby jednak redukować emisję. Ale to, co tam Ziemia z tymi swoimi takimi ilościami dwutlenku węgla, skoro po drodze ze Słońca jest Wenus. No tak, no, tam mogą się na niezły obraz. Tak, i tam jest po prostu, tam mają niezłe żarcie. On poznaje kosmitę, który jest z planety, gdzie mają podobny problem i tam zaczynają współpracować, nie? Zaczynają, okay, wiesz, przyjaźnią się i w ogóle jest romans. Cud, no,
Tam nie wiem, czy on jest samcem, czy samicą, już nie pamiętam, nie ma znaczenia. Jakiś dziwny. Lećmy dalej. Lećmy dalej, dlatego że też słońce zostało wyeksponowane i tu akurat mogę polecić, chociaż jest to, jest to bełkot z punktu widzenia takiego, no, takiego podejścia racjonalnego, ale tu znowu jest tak, że Ziemia jest zagrożona, bo słońce gaśnie. No i film w stronę słońca. Tak, świetna rola główna. Tak, film jest w ogóle znakomity, pod warunkiem, że zapomnimy, że oni chcą wstrzyknąć w słońce coś tam, tam jakiś deuter, bombę, tak, żeby słońce rozruszać. Bo to jest, ja tutaj opowiadałem już kiedyś, jak wielkie jest słońce i jak malutka jest Ziemia. A jeszcze ten tutaj pyłek niewidoczny, baksyl, który leci do słońca i on próbuje słońce rozruszać. Gdyby Ziemia cała wpadła na słońce, to słońce by mu się nawet nie odbiło porządnie. Więc słońce 600 milionów ton wodoru zmienia w hel w reakcjach w każdej sekundzie. To są takie jakby skale, tak? Więc nawet, z czym do ludzi? To Mariusz by nie udźwignął nawet. Natomiast tak, natomiast my polecamy, myślę, też bo ty polecam, widziałeś widziałem ten film, ale od strony takiej psychologicznej, od strony działania tego słońca, tej atmosfery gęstej i obrazów, skafandrów, tak, z tym złotym, skafandry ładnym. Skafandry były świetne, naprawdę, cudowne, powiem ci, tak, że to było coś pięknego i tak wyobrażam sobie, że mógłby faktycznie wyglądać skafander do pracy gdzieś w bliskich rejonach korony słonecznej, bo to miało sens. Tak. To miało sens. Potężne osłony przeciwko promieniowaniu, potężne ten złoty kolor, który też miał odbijać, prawda? Ten. Tak. Bardzo fajne, bardzo fajne. Jest jeszcze, tutaj pokazywałem Cixin Liu książkę, natomiast jest opowiadanie, najpierw wyszło opowiadanie w takim cyklu corocznie wydawanych książek, no teraz już nie, ale to wyszło kilkanaście tomów, Kroków w nieznane, gdzie taki był przegląd z ostatniego roku najlepszych opowiadań światowych i tam pojawiło się opowiadanie Cixin Liu. Ja wtedy miałem pierwszy raz kontakt z tym autorem. Jeszcze mówiłeś Cixin. Cixin, tak, ale teraz już się nauczyłem. Cixin, Wędrująca Ziemia. To film nawet. Tak, i Wędrująca Ziemia jest o tym, że też znowu jest słońce gaśnie, jest jakaś wielka tragedia, no i postanawiają ludzie zbudować potężne silniki, dzięki którym Ziemia poleci gdzieś tam, daleko. Do innej gwiazdy. Do innej gwiazdy, która będzie lepsza, bo Słońce ma, nie wiem, czy ma wybuchnąć, czy ma zgasnąć, czy już nie pamiętam. Ale no jest taka rzecz. Też Słońce było przyczyną w filmie 2012, tak? Tam było dużo przyczyn. Tam, tak, te katastrofy były różne. Się. Wędrująca Ziemia ukazała się jako powieść, bo ona rozrosła się do powieści. I też jest film. I mimo, że to jest takie dziwne, tak, to ja ten film polecam. On jest dziwny, książka jest dziwna. Opowiadanie jest fajne, ale dziwne. Narracja ale, taka jest chińska. Właśnie, ale potem, gdy przeczytałem inne książki tego autora, to jakby zrozumiałem, że ta dziwność nie wynika z tego, że to jest jakieś takie nie wiadomo co, tylko on jest Chińczykiem. On pisze o Chińczykach, pisze o mentalności, o sposobie myślenia Chińczyków. Więc to trzeba wziąć pod uwagę. A Chińczycy myślą inaczej. Chińczycy, tak jak w tej książce Era Supernowej, oni, gdy mają zadanie, gdy trzeba coś zrobić dla innych, dla ludzkości, dla narodu, oni poświęcają własne życie bez wahania. To nie jest tak, jak u nas też tak kiedyś było, że się... Że... Wiesz, też pytanie tak naprawdę, na ile jest to uwypuklanie jakichś pięknych narodowych cech, myślę, tak jak i u nas się pisze. Tak, i też tak. Zawsze... Myślę, że to ma jakiś cel propagandowy. Także... Raz, a dwa, że no wiadomo, tam jest trochę to taki hive mind, tak. Jak to się mówi. No nie, oczywiście to nie jest na sposób jak w mrowisku, ale bardziej niż u nas. Ta indywidualność na pewno, jest na pewno niżej. No, natomiast w Japonii na przykład się to mocno zmienia. Nie? W Japonii młode pokolenia idą bardzo na zachodni styl życia. Zauważ, że Japonia jest teraz jednym z najbardziej zadłużonych krajów, że Japonia, ta zmiana stylu życia Japonii absolutnie nie służy. Od potentata, wielkiego jakby wytwórcy, od kraju, który
no, kwitł w latach 70. i 80. Teraz to Japonia jest już jakby cieniem tamtego kraju. Nawet szczerze mówiąc nie znam sytuacji geopolitycznej. Więc troszeczkę to się też zmienia. Może tego z zewnątrz znowu nie widać. Nie? U nas też nie widać, że dług wewnętrzny jest taki wysoki. Tak? Chociaż, no, wiesz, no też gospodarki są oparte o dług, więc to też tego tak nie widać. Dopóki jest dobrze, to jest dobrze, nie? Na takiej zasadzie. Powiem ci tak. Nie jest to aż tak widoczne. Słońce nas nie zabije. Tak, żeby już skończyć tą sprawę naszego słońca. Słoneczną sprawę. Tak, tą sprawę słoneczną. Słońce nas raczej nie zabije, ale też musimy sobie zdawać sprawę z tego, że na Słońcu, w czasie, gdy Słońce jest aktywne, mają miejsce rozbłyski, mają miejsce napędzane rozbłyskami i protuberancjami koronalne wyrzuty materii, że ilość energii i materii, która jest jakby wstrzykiwana w przestrzeń wtedy, jest naprawdę kolosalna, że taki jeden wybuch to jest no, gigantyczna ilość energii, która jest ukierunkowana. I jeżeli teraz przypadkowo na drodze tego bombla materii, tej energii pojawi się Ziemia, a zdarzało się tak nieraz, to do jonosfery ziemskiej, do tych ziemskich warstw, gdzie są naładowane cząstki, może zostać dostarczona kolosalna ilość naładowanej materii wiatru słonecznego. W takim lightowym jakby ujęciu my się z tego cieszymy, bo wtedy powstają zorze polarne. Tak? I to jest zjawisko jakby obserwowane od zawsze. Czasami te rozbłyski i to są na tyle silne, że zorze widać nawet na naszych szerokościach geograficznych, gdy Słońce jest aktywne. Więc jak słyszycie, że zorzę polarną będzie widać na równiku, to polecamy nie wychodzić z domu. Nie, to absolutnie. Dlatego też tak dużo się mówiło, bo Ziemia posiada pole magnetyczne, które jest taką naturalną ochroną przed naładowanymi cząstkami ze Słońca. I to pole magnetyczne ma te dwa punkty takie, tak te dwie dziury, przez które one mogą się tam głębiej te cząstki wlewać, tak, i dostawać do ziemskiej atmosfery, do jonosfery. No i był swego czasu problem, bo bieguny magnetyczne, one zmieniają swoje położenie. One nie są tożsame z biegunami geograficznymi. W tej chwili południowy biegun magnetyczny jest gdzieś w Kanadzie. I on się przesuwał dosyć szybko. Południowy? Tak, południowy jest u góry. No dlatego ten w magnesie ta część, która ma N, pokazuje ci na południowy. Tak? Południowy jest u góry. Tak, ale północny biegun tam jest ten geograficzny, a południowy biegun magnetyczny. Okej, on jest w Kanadzie i on się poruszał w kierunku południa, w kierunku równika. I to by była tragedia, gdybyśmy my nasze pole magnetyczne mieli prostopadłe do osi rotacji i ono by się okresowo wystawiało na działanie Słońca. Byśmy cały czas dostawali Byśmy dostawali raz z jednej, raz z drugiej strony sporą porcję, a tak te linie sił pola magnetycznego, one powodują, że to wszystko opływa Ziemię i tylko część się dostaje. Niemniej, słuchaj, 1856 rok na powierzchni Słońca miał miejsce tak silny rozbłysk, że było widać to w dzień, jak pojaśniało nagle fragment Słońca. To było tak zwane zdarzenie Carringtona. Wtedy już, bo w 1943 roku pojawiły się pierwsze telegrafy z takimi wręcz taśmami. Mhm. Telegrafy to były urządzenia drutowe wtedy, bo łączność bezprzewodowa to dopiero lata 90. tego samego wieku, tak? Czyli dopiero, tak jak patrzę, 59, 30 lat później pojawiła się łączność bezprzewodowa, ale wtedy telegrafy już były. Słuchaj, te telegrafy płonęły. One się paliły się te końcówki, tak. I te taśmy się paliły. Dlaczego? Znowu, odpowiedź jest w zjawisku, które nie wiem, czy wyjaśnialiśmy, a jeżeli nie, to kiedyś będziemy musieli to dokładnie dla was rozłożyć na te. Ale chyba mówiłem tu o prądzie, o tym, jak ten prąd płynie. Tak. Jeżeli płynie prąd w jednym przewodzie, prąd zmienny, a takim przewodem jest jonosfera, gdzie płynie prąd od jednego bieguna do drugiego z częstotliwością herca, to jeżeli mamy jakiś kabel na Ziemi, to w nim może się zaindukować prąd. Tak? I właśnie wtedy w tych pierwszych liniach telegraficznych zaindukował się taki prąd, że one trzaskały, że to płonęło. W latach 70. XX wieku
była w Wietnamie. Detonacja wielu min morskich, wywołana zjawiskami na Słońcu. Miny morskie. To co one były? Na magnetyczne jakieś zapalniki? One, nie, tam była kwestia też ładunku, który wytwarzał się w kablach, które te miny ze sobą łączyły w takie sieci. To jest niedorzeczne, może się wydawać. 89 rok. W kanadyjskim Quebecu i też na północy Stanów Zjednoczonych to wielkie zaćmienie, które spowodowała burza słoneczna. I teraz... W sensie prądu nie było, nie to, że słońce było zaćmienie. Nie, to zaćmienie, bo zabrakło prądu, a to było akurat nocą, czy wieczorem to zdarzenie miało miejsce i praktycznie znowuż działanie słońca doprowadziło do tego, że te prądy naturalne, które są w ziemskiej jonosferze, one się tak silne stały, że zaindukowały dodatkowy prąd w liniach przesyłowych i bezpieczniki nie wytrzymały. To wszystko zaczęło jak klocki domina się wyłączać. I tam była ta przerwa, ona była dosyć długa. Tam ludzie byli pozamykani w windach. W Nowym Jorku nie było prądu. Wtedy też obserwatorium tam niedaleko Nowego Jorku zaliczyło rekordową liczbę telefonów z zapytaniem wieczorem, co to jest na niebie, te jasne punkty. Bo ludzie, którzy nigdy nie opuszczali jakby tego centrum miasta, którzy nigdy nie wyjeżdżali, nagle zobaczyli gwiazdy. Tam jest tak jasno, że nie widać gwiazd nawet nocą. Także to są te zdarzenia, które mogą być. I teraz zobacz, mamy te filmy, nie wiem, jakieś książki o tych rozbłyskach słonecznych, które mogą być katastrofalne. Na przykład Dzień Tryfidów. Jest taka książka Windama. Nie zabrałem jej, bo nawet nie pomyślałem. Windam się facet nazywa, Dzień Tryfidów. Rozbłysk słoneczny powoduje, że wszyscy ludzie ślepną. I z laboratorium uwalniają się. Jest nawet taki film. Jest film. Rośliny takie, które łażą i zabijają. To nie był deszcz meteorytów? Nie. W filmie był deszcz meteorytów. A w książce rozbłysk słoneczny. Tak. Ci, co obserwowali deszcz meteorytów, na drugi dzień byli niewidomi. Także to jest no, tak to wygląda wszystko. Więc my musimy sobie zdawać sprawę z jednego. A mianowicie Słońce jest gigantyczne i my, mimo że no wiemy dużo o Słońcu, to jednak ono nie jest tak naprawdę dla nas na 100% jakby przeźroczyste, jeśli chodzi o naszą wiedzę. My nie wiemy, jakie tam mają wewnątrz, jakie procesy istnieją, co się dzieje. Więc tutaj trzeba myśleć o tej gwieździe. Gwiazda może nam zaszkodzić, może nam dokuczać. Ale nie tylko gwiazda. No nie, mamy tutaj dużo więcej. Tak, wspominaliśmy o asteroidach, o kometach. Te spadki komet, czy jakieś takie bardziej chyba... Kometa ma taką dosyć luźną strukturę i w momencie, gdy z dużą kosmiczną prędkością wpada w gęste warstwy atmosfery, to tamte napięcia powodują, że komety eksplodują. I tutaj najczęściej właśnie jest tak, że te takie luźne ciała, one po prostu eksplodują. Tak było z katastrofą tunguską w 1908 roku, tak było w Czelabińsku i pewnie jeszcze parę innych katastrof tak wyglądało. Mhm. Także tutaj komety są dosyć istotne. Na tyle istotne, że gdy w 1910 roku kometa Halleya miała się pojawić, już było wiadomo, że się pojawi. My jeszcze nic wtedy nie wiedzieliśmy o kometach, takiego pewnego. Wtedy było wiadomo, że komety są pozaziemskie, że to nie jest tak jak Kasper Ciekanowski. Nie wiem, czy kojarzysz kometa. Kometa jest wapor gorący, a suchy, tłusty, a lipki. Mocą gwiazd z ziemię wyciągniony i aż pod siódmą sferę rzucony, a tam swój bieg sprawujący. To jest Kasper Ciekanowski. Taka była wiedza mniej więcej w XVII wieku. A już Heweliusz obserwował komety, wtedy ludzie się uczyli, tak?
ale jeszcze nie było do końca tego przekonania odnośnie kształtu Układu Słonecznego. No, to dzisiaj, to, jak tak, wiemy, niektórzy uważają, że Słońce krąży wokół Ziemi. Potem Mickiewicz się poprawił, gdy mówił, owóż astronomowie uważają kometę jakoby za karetę. Tak? Zaraz, tam się pojawił... Już większa analiza. Słuchajcie, no właśnie, no to pytanie, skąd to jest? Był to kometa pierwszej okazałości i mocy. Nadleciał ze wschodu, leciał ku północy. Proszę bardzo, jak zawinął. Ja takie fragmenty mam w głowie, taki tumult. Natomiast, albo zaraz, żeby z tymi wierszykami, no nie wiem, to siedzi kurczę w głowie. W 1910 roku nie było wiadomo, czym jest warkocz kometarny, ale już było wiadomo, że Ziemia przejdzie przez warkocz komety Halleya. No i wtedy była rzeczywiście panika. I ludzie wysyłali sobie kartki, mniej więcej takiej treści: ach, przed nadejściem straszliwej komety, gdy razem z Ziemią zginiemy niestety, coś tam w przeddzień tego zdarzenia, wysyłam ci najlepsze pozdrowienia. No, najważniejsze to zachować humor. Masz tutaj, piesek śpi, ale te maski były wtedy bardzo modne. I to jeszcze nie był czas wojny, ani przygotowań nawet do wojny światowej, a dlatego, że kometa tak, taką panikę spowodowała. Aha. Kurczę. No dzisiaj już wiemy, że warkocz komety... Nie? Był nawet film, chyba się nazywał Overdrive. Możliwe, tak. I film Overdrive to był taki stary film, stary, chyba z lat 80. generalnie, albo może troszkę wcześniej. Tam właśnie Ziemia miała przejść przez warkocz chyba jakiejś komety, nie wiem, czy to była Halleya, czy jakaś inna kometa. W każdym razie przez ten warkocz miała przejść, no i potem zaczęły się dziać dziwne rzeczy, bo maszyny ożyły. Zbuntowały się samochody, ludzie uciekali potem z tego warkocza. Nie wiem, nie kojarzę, nie pamiętam. Tak, że był. To ma status kultowego w niektórych tych, więc... Nie pamiętam. Jeżeli nie oglądaliście, to polecam. Overdrive. Jest... Czy Maximum Overdrive, tak, jest, takiego. Jest też... z takich katastrof może trochę bliższych. No bo teraz te komety latają, asteroidy latają, o tym już mówiliśmy. Tutaj też, żeby się nie straszyć, no są jakieś tabele prawdopodobieństwa, że mówimy, że co 100 lat to mniej więcej, ale to nic nie znaczy, bo mogą być jakby trzy zdarzenia pod rząd, rok do roku, potem przez 1000 lat może się nic nie dziać. To prawdopodobieństwo to jest taka pewna średnia, tak, z tych zdarzeń, które były do tej pory, które wyciągamy i coś próbujemy, jakąś taką magię matematyczną z tym zrobić. No co, rzucając kostką, jeżeli wyrzucę 50 razy pod rząd szóstkę, to jest to tak samo prawdopodobne jak to, że wyrzucę piątkę, potem czwórkę, potem dwójkę, potem piątkę, potem trójkę. Dokładnie tak, tak, bo każdy z tych układów jest równie prawdopodobny. Mam takie dwie książki, których główną rolę odgrywa, znaczy główną rolę, przepraszam, tutaj w pewnym momencie pojawia się sprawa Księżyca. To pierwszy napisał Fritz. Fritz, panie Fritz. Fritz Leiber. O Jezu, to jest jedna z najlepszych książek wszechczasów. Ja nie żartuję. Fritz Leiber. Jest w nim człowiek kot, więc nie może nie być. Tutaj pojawia się gigantyczny statek, człowiek kot, tak, wow, jestem kot w butach, uratuję mu was. Raczej kot w jakimś trójkołowcu. Tak, no kot tutaj leci. Nie, dobra, to można tę książkę chyba zdobyć jeszcze, tak mam, albo gdzieś w bibliotece. Naprawdę polecam. Ci, którzy lubią fantastykę, nie zawiodą się na tej książce, bo jest... Fritz Leiber. Ja, na Tyrlisz. Wędrowiec. Ja. Jeden z najlepszych autorów fantastyki, tak. I sporo innych rzeczy napisał, ale do rzeczy. Pojawia się, bo to jest motyw Księżyca. Kutek. Moja córka mówiła, jak dobra, była jedźmy. Mała, mówi kutek, a ja mówię kotek. Ona, nie, kutek. No to jest kutek. Kutek jest w książce, ale już abstrahując od niego. Pojawiają się obcy, gigantyczny statek kosmiczny i zaczynają ten statek kosmiczny, zaczyna po prostu przemielać Księżyc. O. I co to powoduje? No bo oczywiście Księżyc jest dla nas niezwykle ważny. Księżyc jest tym stabilizatorem ziemskiej osi rotacji. Gdyby nie Księżyc, byśmy się już dawno rozchwiali. Księżyc też niejako stabilizuje też te ruchy tektoniczne. Więc tutaj jest to też bardzo, bardzo istotne.
świetne opisy tych katastrof na Ziemi, tych wulkanów, które nagle jakby pozbawione tej stabilizacji Księżyca, to wszystko zaczyna ożywać. Mhm. Ziemia ginie, bo jakiś obcy statek musi się pożywić. Nie wiadomo, co ci obcy, co oni tam chcą, po co im to. Czy oni wybrali to na chybił trafił, czy może chcą w taki perwersyjny sposób zniszczyć naszą cywilizację, o której wiedzą. A może nie wiedzą, a może jesteśmy dla nich nikim, a może niszczą cywilizację. Jak to było w twoim opowiadaniu, jak ktoś buduje tamę, to Sum z Płocią się nie zastanawiają nad tym. Tak, no to dokładnie, tak jest. A w drugiej książce sytuacja jest podobna. Tylko, że tutaj to jest książka, która ma jakby dwie części. Jest pierwsza katastroficzna i druga, gdzie część ludzi się jakby ratuje z totalnej zagłady. Zaraz powiem jakiej. A druga, ona się fajnie nazywa, bo nazywa się Seven F. Jak Zef. Zef, tak, ale to jest 7F. Tak? 7F. I w tych F jak Ewa, tak? Mhm. Bo tam jest tam... bo to jest polskie tłumaczenie. Tak. 7F. Tak, i tutaj... Seven Eves. Tam jest Seven Eves, tak. To tak to się... A u nas jest tak napisane, nawet fajnie, bo to fajnie wygląda. I słuchaj, nagle... Księżyc się rozwala. Po prostu coś nie wiadomo, nie to, że znika. Tak jakby coś walnęło i ten księżyc po prostu się zaczyna się rozpadać. Pod wpływem grawitacji te odłamki jakby zaczynają spadać na Ziemię. Tak, księżyc już nie jest tą przeciwwagą w środku, tylko to jest już mnóstwo drobnych ciał. Zaczyna być snuta wizja katastrofy, którą nazwano tam chyba białym deszczem, czyli ten grad tych odłamków będzie tak duży, że mimo, że mamy atmosferę, one są drobne i się spalają, to świecenie atmosfery spali Ziemię, tak? Czyli ta energia, która się uwolni, doprowadzi do gigantycznego podgrzania Ziemi. No i tutaj oczywiście akcja ratownicza, tam budowa jakichś stacji kosmicznych takich. Oczywiście to się dzieje, to nie są stacje kosmiczne takie z prawdziwego zdarzenia, tylko wszystko mega prowizorka. No i potem taśmy i zapałki. Coś takiego. I potem jest, no i też tam jakieś problemy się pojawiają. 7F, tak, to jest ta stacja kosmiczna, taki rozbudowany konglomerat takich jakby dziwnych konstrukcji. Tam każdy kraj coś dokładał do tego. Takie trochę slumsy w kosmosie. Takie slumsy w kosmosie oni zbudowali. Co w tej książce jest? No i potem oczywiście jest jakby ta druga część, gdy jesteśmy daleko w przód, gdy ta cywilizacja jest na takim etapie, nie wiem, jakiegoś kamienia gładzonego, gdzie to się wszystko... Dobry kamień. Tak, dobry kamyk, dobry kamień. Tytus pogładził kamień, dokładnie. Tak? Gdzie to wszystko się jakby rozbudowywuje. To jest 5000 lat później. No i zaczynają jakby od nowa, tak, szukać. No nie chcę zdradzać. Neal Stephenson jest tym autorem, który operuje naprawdę językiem takim ładnym, poetyckim. Warto go czytać, warto czytać tych książek. Neala Stephensona troszkę się pojawiło, różnych. To jest fantastyka naprawdę na wysokim poziomie, zarówno tym opisowym. I tutaj gdybyśmy tą naukę mieli, no to tej nauki byłoby tak, no trochę byłoby, ale ponad pół. Tak, ale też wartość literacka, tak, w tym wszystkim. A od razu pytanie mam właśnie, jak tutaj odbierasz to cofnięcie się do epoki kamienia gładzonego przez Tytusa, bo ja mam zawsze z tym trochę problem, nie? Mam wrażenie, że kurde, przy obecnej wiedzy, ja wiem, że większość jest cyfrowa i tak dalej, nie? Ale ciężko mi jest sobie wyobrazić, co by się musiało stać, żebyśmy się cofnęli aż tak, nie? W sensie mamy już pewne technologie, które można by było odtworzyć w dość prosty sposób i pewnie byśmy to zrobili, nie? No to odpowiem ci w sposób następujący. Mam znajomego, nie wiem, może ktoś z was to zweryfikuje, mówię do oglądających czy słuchających nas. I teraz tym zadanie. Tak, zadanie.
które jest związane z weryfikacją takiego prostego faktu związanego z naszą infrastrukturą energetyczną. Mhm. Przy elektrowniach znajdują się pewne instalacje zwane transformatorami, które transformują prąd do wartości przesyłowych, czyli te główne linie to są tam napięcia 50 tysięcy voltów, prąd przemienny. I te transformatory to nie są takie transformatorki, jakie mamy w ładowarkach, takie małe tam dwie cewki, które na siebie wzajemnie oddziałują i to się nazywa transformator i potrafi zmienić prąd sieciowy w prąd o zdecydowanie mniejszym woltażu, a potem jeszcze wyprostować ten prąd przy udziale pewnego tam filtra, tak, diody czy mostka Greca. Tylko to są gigantyczne konstrukcje wielkości budynku, gdzie te transformatory się grzeją, są zatopione w oleju po to, żeby odprowadzać ciepło tak dużo skuteczniej. To są gigantyczne konstrukcje. I teraz wyobraźcie sobie, że Słońce zrobi nam psikusa i ta dodatkowa energia spali taki transformator. Ja zadałem kiedyś pytanie, nie wiem, jak, no może chciał mnie wystraszyć, ale człowiekowi, który się zajmuje energetyką i właśnie liniami przesyłowymi, i mówię mu, gdyby taki transformator u nas uległ spaleniu przy którejś z elektrowni, to jak długo trwałaby naprawa? Czy mamy jakieś zapasowe? Nie, on mówi, nie mamy zapasowych. Istnieją naprawdę nieliczne zakłady, on wtedy mówił chyba dwa na świecie, które takie transformatory produkują. Zamówienia są realizowane w ciągu kilku miesięcy. Coś teraz, około roku się tak, teraz sobie wyobraź, że będzie nagle jakaś taka, wiesz, taki blackout. Mhm. Są też takie książki. Ale ja jestem sobie w stanie wyobrazić brak prądu totalny. Tak. Ja wiem, że to będzie pandemonium, będą wojny, będą gangi, będzie fallout. Jednym słowem. Będzie i fallout. Właśnie taki fallout sobie wyobrażam. Ciężko mi jest sobie wyobrazić cofnięcie, że w ogóle została technologia znika. Ale słuchaj, bo ty mówisz i tutaj musimy już wejść i za chwilę wejdziemy na taką literaturę katastroficzną, bo jesteśmy przy katastrofach. No niestety nie wziąłem, aż troszkę żałuję, bo jest taka książka absolutnie kultowa, Kantyczka dla Leibowica, która jest książką postapokaliptyczną, która pokazuje taki świat. Świat za parę tysięcy lat, po jakichś tam katastrofach, który jest tylko cieniem tego świata. To jest taki świat naprawdę, gdzie są te jakieś artefakty, ale ludzie mają to do siebie, że jeżeli nie używają, ludzie się potrafią bardzo szybko zeszmacić, uwstecznić. Rozum jest czymś, co musimy bardzo mocno pielęgnować. Pewnie powstaną jakieś enklawy, które będą próbowały. Ale jak myślisz, czy te enklawy przetrwają, jak długo przetrwają? Bractwo Stali. Na przykład. Ale to są też, zobacz, to są tylko takie enklawy. Mhm. I Fallout to nie jest świat za ileś tysięcy lat. To jest świat taki za rogiem, tuż po katastrofie nuklearnej. Mhm. Gdzie coś tam, to jest parę lat po katastrofie nuklearnej. Natomiast my mówimy o tym, jak może cofnąć się ludzkość za 100 lat, 200 od takiej katastrofy, gdzie no będzie teraz, mamy ten wytwarzanie prądu z paneli, ale to wszystko, wiesz, jeżeli nie będzie fabryki, nie będzie zakładu, nie będzie kogoś, kto te panele wytworzy, to za tych lat kilkadziesiąt już nie będzie paneli. Mhm. Te wiatraki, które kręcą się i prąd wytwarzają. No, tak, wiadomo. Może natomiast będzie ktoś, kto będzie w jakimś tam miejscu je naprawiał, może będzie reperował, ale on w końcu umrze. Może przekaże tę wiedzę komuś, a może nie. Hmm. Jeden przekaże, drugi nie. Za 100 lat już nie będzie nikogo, kto będzie w stanie się tym zająć. Także ja jestem w stanie sobie wyobrazić to, że jakiś kataklizm doprowadzi do takiej sytuacji. No i słuchaj, no i tutaj, wiesz, jesteśmy, bo tutaj Księżyc, wracając do tych 7F, tutaj jeszcze raz, bo warto, w wędrowcu Fritza Leibera, kutek pożera Księżyc, tak? No nie, obcy, wielki pojazd obcych pożera nam Księżyc. Tutaj ten Księżyc, nie wiadomo co, czy czarna dziura go przelatuje i niszczy, nie wiadomo co niszczy Księżyc, ale też ten Księżyc jest ważny. Ale to są wszystko jakaś rzeczy... Jakaś mikroczarna dziura. Tak, to są rzeczy od nas niezależne. A teraz no, wchodzimy w tą domenę
tą domenę człowieka. I jakkolwiek byśmy tutaj nie patrzyli, jakkolwiek byśmy tutaj, wiesz, no troszeczkę jakby mieliśmy takie inne spojrzenie, chociaż my się tu w ogóle nie kłócimy, nie? Nie, my się nie kłócimy, bo my rozsądnie rozmawiamy. Bo wiesz, no ja uważam... Ty nie wychodzisz z punktu założenia jakiegoś, nie wiem, fundamentalnego i ja nie wychodzę z fundamentalnego. Ty wiesz jakieś tam rzeczy, które ci się nie składają, ja mam zbyt małą wiedzę, żeby to zweryfikować, także to znaczy, ciężko się pokłócić. No, ale wiesz, ale jest tak, że wiesz, mnie pewne rzeczy troszeczkę właśnie przerażają, natomiast jedno jest pewne. Te zmiany klimatyczne, których jesteśmy teraz świadkami, one są, tak, i doprowadzają do tego, że ten krajobraz za oknem się zmienia. Mhm. Przede wszystkim no zauważ, że jest takie jakby przesunięcie w fazie, delikatne pół roku, mhm. że ta zima nadchodzi trochę później. W tym roku była całkiem fajna, dosyć taka mroźna. Czy ja wiem, ja bym powiedział tak, że właściwie teraz to się wszystko zgadza z powiedzeniami ludowymi, czyli w marcu jak w garncu, tydzień po przeplata. Znaczy ja nigdy mi się to nie zgadzało, a teraz mi się wszystkie zgadzają. W mojej młodości, być może tak, joke. W mojej młodości to taka późna wiosna była domeną burz. Teraz zauważ, że ta domena burz jest latem, jest... Koniec czerwca, tam nie, to prawda, ja też pamiętam za dzieciaka, że wiosna to były burze, deszcze właśnie. Bo burze wiązały się nie z tymi przepływającymi masami powietrza, tylko były związane z rzeczywistym transferem ładunku, który był związany ze wzrostem roślin. Mhm. Rośliny są fototropowe. W roślinach krążą płyny, które są elektrolitami, które mhm. mają dużo ładunków i to sumarycznie też wpływa na otaczającą nas przestrzeń. Natomiast nie ulega wątpliwości, że gdy porównamy zdjęcia jakichś lodowców na Alasce, gdzieś tam w różnych miejscach sprzed 100 lat i obecnie, to zauważymy, że to jest radykalnie inny teren, mhm. że Grenlandia już wygląda inaczej, nie, że Arktyka jasne, wygląda to, inaczej. Ktoś neguje zmiany klimatyczne, to jest niespełna rozumu. I teraz no, pytanie tylko brzmi, jak bardzo to wszystko nas dotknie, bo zauważ, że no, nie wiem, to też mi nie podoba się to straszenie, tak? ten cały strach związany z pewnymi rzeczami. No, z drugiej strony, załóżmy na chwilę, że to jest taki w 100% fakt, nie? Że faktycznie nasza działalność przyspieszyła to, co nieuniknione, dużo bardziej, to prośbami chyba się nic nie zdziała. Nie, nie, to nie. Prośbami nie, ale to jeszcze raz tutaj, żeby wrócić. Widzisz, niby ratujemy tutaj, ratujemy Ziemię. Tak? Mhm. Cały czas mówimy o ratowaniu Ziemi. To dlaczego niektóre kraje swój przemysł, ten trujący, przenoszą do Chin i tak naprawdę tylko kominy, które trują, przenoszą z jednego miejsca do drugiego, bo tam już wolno. Bo life is life, a business is business. No właśnie, to są wszystko. Mnie przeraża to, że taka podwójna mentalność, że z jednej strony mówimy o tym, że ratujemy niektóre firmy, ojejku, my ograniczyliśmy tutaj w Europie, ale okazuje się, że przeniesiony został biznes gdzieś właśnie do Azji czy do Afryki. Mhm. Z drugiej strony kultura w niektórych krajach Azji i Afryki, ona od wieków jakby tworzona i kiedyś nie będąca uciążliwą, związana jest z faktem, że tam się śmieci do rzeki wyrzuca. Po prostu. Rzeka jest tym miejscem, które wszystko przyjmie, oni tak są nauczeni, i tak długo, jak długo to były odpadki takie biologiczne, było ok. Gdy zaczęły to być odpadki wszelkie, a ludzie nie zmienili mentalności. No, dlaczego taki wysiłek idzie w naszych mediach, w mediach europejskich, na to, żeby Europejczyków, którzy są bardzo czyści, którzy są bardzo proekologiczni, żeby ich jeszcze drążyć, dlaczego nie ma żadnych programów skierowanych do tych, którzy rzeczywiście trują? Mnie to troszeczkę przeraża. A nie ma, bo nie wiem w sumie, czy no, na wiesz, miejscu są, no ja nie wiem, czy gdzieś w Afryce, czy w Azji. Sprawa wygląda tak, że prowadzone są symulacje i też my powinniśmy sobie próbować jakby też odpowiedzieć na to pytanie, że te lodowce się rozpuszczają,
że niby tej wody będzie więcej w oceanach, tak? Niby pozalewa nam niektóre rzeczy. No warto się zapoznać tam z pewnymi mapami, symulacje? Z pewnymi symulacjami, żeby zobaczyć, gdzie nie warto mieszkać. Tak samo jak, ja nie wiem, co skłania ludzi do budowania sobie domów w pobliżu rzek, bez sprawdzenia, czy to są dawne tereny zalewowe, czy tam kiedykolwiek była powódź. A takie domy, takie działki były sprzedawane, są i ludzie kupują tak beznamiętnie. Ale Leszku, ludzkość nie jest racjonalną rasą, chociażby tak. Chciała, czy gatunkiem właściwie, chociaż bardzo byśmy chcieli być racjonalnym gatunkiem. I z tego jest, też wynika, to jest tak. Odpowiedź tak naprawdę na twoje pytanie, dlaczego straszenie, bo logika zawiedzie zawsze. No pewnie tak. Jeżeli pewnie powiemy tak. Ludziom, że słuchajcie, jak nie zmienicie swoich nawyków, to wasze wnuki będą jak nomadzi na pustyni co najwyżej mieszkać i bla, 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 to wszyscy machną ręką, nie? To jest coś jak z odroczoną nagrodą i z odroczonym karą, nie? Ale ja chciałbym przejść do takiego jakby ostatniego, finalnego. Mówiliśmy już troszeczkę o tych katastrofach, trochę tego Fallouta tutaj było. Ale czyli taką, wojna tak, nigdy się nie zmieni. Taką katastrofą, tak, war. No ten Fallout to jednak zostawia też swoje piętno. Ja w drugiego Fallouta i w trzeciego grałem, chociaż chyba nie doszedłem do końca. Coś tam mnie zatrzymało. To już w 3D, ale klimat był naprawdę fajny. Ale dwójka to jest świetny arcydzieło. Klimat. Tak. Potem między nimi był jeszcze taki Tactics, ale w to nie grywałem jakoś. Czyli wojna. Wojna, która jest prawdopodobna, która cały czas nad nami wisi. Mimo że się skończył ten okres zimnej wojny, ten okres tych naprawdę napięć, gdzie to wszystko wisiało na włosku, gdzie to wszystko było, przecież ta flota radziecka, która płynęła na Kubę, ta blokada Kuby, tam przecież to jest taka no iskierka by wystarczyła i ten Chruszczow, który walił butem w mównicę, tak? I te wszystkie rzeczy. Młodzież tego nie pamięta, młodzież tego nie czuje, tak? Ale to było, to napięcie było. Ludzie bali się i bomby. Ludzie bali się i na bazie tego strachu troszeczkę rzeczy wyrosło. Na przykład, i to bardzo polecam, na bazie tego strachu Neville Shutt napisał powieść Ostatni brzeg. Zresztą ta powieść została sfilmowana aż dwukrotnie. Świetna historia. Powstał film, tam gra Fred Astaire, Ava Gardner zdaje się w tym filmie, a rolę główną gra, ojejku, jak ten aktor się nazywa? Poszukajcie, proszę, bo ja nie pamiętam. Jestem. Zaraz zobaczę ten. Poszukaj tego. Tak, a już mam, bo jest na tym napisane. Gregory Peck, Ava Gardner i Fred Astaire. Książka jest z roku 56, a film już w 59 powstał. Film jest świetny, ale książka. Słuchajcie, książka opowiada o losie ludzi w Australii po wojnie atomowej, która rozegrała się na północnej półkuli. Ale użyto w tej wojnie tak zwanych brudnych bomb kobaltowych, które oprócz tego, że zabijały, to jeszcze stworzyły takie tumany kurzu promieniotwórczego, który stopniowo przesuwa się na południe i w kierunku Australii. Tutaj jest opowieść o kapitanie Gregory Peck, gra kapitana łodzi podwodnej, która ma wybadać, czy ktoś przeżył gdzieś w Ameryce, czy coś się w ogóle dzieje. Stąd ten ostatni brzeg. Natomiast w samej Australii, tam jest takie, ludzie chcą żyć. Zdają sobie sprawę, że umrą i chcą na przekór wszystkiemu, udają, że jest normalnie. Udają, że nic się nie dzieje, ale te ostatnie dni są, te ostatnie tygodnie, ostatnie dni, bo wiedzą, tak? Mają jeszcze jakieś złudne nadzieje. Książka absolutnie fenomenalna, to jest coś, co trzeba przeczytać. Albo obejrzeć film. Później jeszcze chyba jedna powstała filmowa adaptacja, zdaje się gdzieś w okolicach 2000 lat. Możecie to sprawdzić. Ta książka, ja ją jakiś czas temu, bo wyszło nowe wydanie, ja ją sobie powtórzyłem. Ona już znałem ją, więc znałem film, więc nie wywołała tego, co wywołała we mnie
w latach, na początku lat 90. Wtedy miałem 20 kilka lat, na studiach ją czytałem i po prostu byłem, aż się łzy cisnęły. Ten opis jest tak sugestywny, tak niesamowity. Bardzo serdecznie to polecam. Tak samo jak, żeby troszkę pójść w stronę takiego bardziej technicznego spojrzenia na kwestię wybuchu bomby atomowej i kwestię taką z wojną atomową związane. W 1983 roku powstał amerykański film fabularny The Day After, pojutrze. On się chyba pojutrze nazywał. The Day After. No. To o tym mrożeniu wszystkiego dookoła? Nie. To był film, który pokazuje normalne małe miasteczko, życie w tym miasteczku i jedyną jakby wadą tego miasteczka jest to, że niedaleko jest baza z silosami, z rakietami nuklearnymi. I w tym filmie obserwujemy jakby razem z bohaterami, którzy są w różnych miejscach rozłożeni, jest po prostu takich kilka scenek drobnych i obserwujemy w tych różnych lokacjach napięcie, które rośnie. Nagle widzimy, że to napięcie, że startują te rakiety i potem jest kolejna scena. Ja tu widzę te flesze z tego filmu, bo on dosyć szybko po premierze pojawił się w polskiej telewizji. Był tam troszkę propagandowo, tak, do czego może to... No, bardzo dobrze, że się pojawił, że troszkę tak, też tak studząco zadziałał. Ja pamiętam tylko takie flesze z tego filmu, właśnie ten wybuch bomby później w pobliżu tego miasteczka. Potem taką tych ludzi, jak już jest ten opad radioaktywny, tych, którzy przeżyli, tak jakby bezładnie chodzących, tak, czy umierających gdzieś. Znowu, sugestywny bardzo film. Nie wiem, czy on jest, podejrzewam, że gdzieś jest do obejrzenia. No, powinien być, bo to jest dosyć ważne. Bo ja rozumiem takie w Terminatorze, tym drugiej części, jak Sarah Connor trzyma tą siatkę, wybucha wojna i ona taka, się szkielet robi. Nie? To ładnie wygląda, tak, ten wybuch bomby, ale on nie niesie za sobą takiego, jakby takich emocji, które są w tym filmie. Szybka piłka i koniec, nie? I bardzo podobną, niestety tu nie ma wznowień tych książek teraz. Jakiś jest problem chyba z tego, co wiem, bo z... No, autorem? Nie, autor nie żyje. Z jego spadkobiercami. Okay. Czy nie można znaleźć, czy coś takiego, żeby wydać. A Jacek Sawaszkiewicz naprawdę świetne książki pisał. Miał taki cykl Kronik Akaszy, ale w tym kontekście książeczka, która jest bardzo podobna do tego filmu. Książeczka Stan zagrożenia, która opowiada na Florydzie też o takim miasteczku i też jest jakby takie scenki, tylko tu jeszcze bardziej jest to podzielone, bo to są miejsca od epicentrum w różnych odległościach i są różne rzeczy, normalni ludzie i też się zaczyna to zagrożenie, w końcu wybucha bomba i taki opis w tych różnych miejscach, jakie są następstwa, co się dzieje, kto jak umiera. Po prostu niesamowita powieść, no ona jest też jakby częścią pewnej większej opowieści, ale można ją czytać spokojnie, samodzielnie. Bardzo, bardzo, bardzo dobra książka. Bardzo serdecznie polecam. I skoro, bo teraz popatrzcie, no jesteśmy, smutno się zrobiło, nie? Bo ta broń jądrowa cały czas jest, cały czas w arsenałach. Mamy tyle bomb atomowych, że można by cywilizację... Miejmy nadzieję, że połowa nie działa już. Tak, ale można by pewnie cywilizację przetrzebić i to na wiele sposobów. Więc co po wojnie? No jak to co? Pancerze wspomagane, mutanci na pustyniach i wszystko to, co było w Falloutie, moi drodzy. Proszę bardzo. Aleja potępienia. To jeszcze gorzej. Tego się nie spodziewałem. Ale świat po wojnie, tak, klasyka liter, absolutna klasyka. Mad Max to tej książce może lizać buty. Lizać, ten spijać gazolinę. Co najwyżej. Dokładnie. Powieść no, wielokrotnie nagradzana z 1977 roku. Mad Max to jest, są chyba lata 80. już, tak? Pierwszy Mad Max. 70. któryś chyba. Więc się wzorowali.
Chord Tanner jest tym głównym bohaterem, który ma tam przejechać z jednego miejsca w drugie i rusza taką trasą, która nazywa się Aleją Potępienia. I tak naprawdę można na tym skończyć. To jest książka drogi, ale książka drogi w świecie post-apo. Proszę bardzo. W świecie powojennym. Znikający punkt w świecie post-apo. Dokładnie. Jest, słuchajcie, nie zabrałem tej książki, ja trochę żałuję, bo mógłbym wam ją pokazać. Natomiast jest książka autora, którego zaraz jeszcze jedną pokażę. Też najlepsze rzeczy, które piszę, to są takie post-apo. Robert Schmidt, polski autor. Bardzo fajny, bardzo, bardzo ciekawy. No, taki cykl science fiction stworzył. Dużo książek. Też jest taki cykl Metro. Jest. Głuchowski napisał książkę Metro 2033. Stworzył uniwersum i taką franczyzę pisarską. I moim zdaniem dwie chyba najlepsze książki z tego cyklu, no może więcej tych książek bym jako najlepszych, ale to są polskich autorów. Właśnie Roberta Schmidta i Pawła Majki. To są znakomite książki, też takie światy post-apo, ale Robert Schmidt napisał książkę Samotność Anioła Zagłady, gdzie słuchajcie, z bunkra po wojnie atomowej wychodzi człowiek, który doprowadził do tej wojny atomowej. Sorry! Sam przeżył, sam jest, sam szuka coś, no i odbiera jakiś sygnał z drugiego wybrzeża Ameryki. I chce się tam udać. I to jest ta wyprawa przez całą Amerykę, tym razem pustą. Pustą, pustusieńką. Tam nie ma żywej duszy, tam nie ma zwierząt, nie ma roślin, nie ma ptaszków, tam są sklepy, tam on sobie gdzieś jakiś motocykl elektryczny tak znalazł fajny, jakiś samochód, jakiś, ale co z tego, jak most jest zawalony i musi ileś mil nadrabiać. Powiem wam, że książka jest, ta jest świetna, ta jest genialna, książka Schmidta, Samotność Anioła Zagłady i ona ma podtytuł Adam, potem się okazuje, że na stacji kosmicznej jeszcze Ewa przeżyła. Ale nie ma drugiej części. Nie? I on, ja nie wiem, czy powinien napisać. Bo kończy się tak tragicznie, że on postanawia. Nie powiem, co się dzieje, a przeczytajcie. Książka kończy się w ten sposób, że. Że jest coś niewiarygodnego, tak? Ale otwiera też jakby drugą podobną książkę, która się równie tragicznie skończy. Tak? Okej. Okay. Brzmi źle. To, co jest fajne, to. Bo wiem to od samego Roberta Schmidta, on o tym opowiadał, że w tamtej książce on opisał tylko te miejsca, gdzie był. Bo on, pisząc tą książkę, on przejechał całą Amerykę i te wszystkie miejsca. Więc jak on pisze o jakimś miejscu, to znaczy, że tam był. Takie podejście bardzo... Bardzo, bardzo fajne. To nie jest autor Google Street View, tak? Bo teraz włączamy Google Street View i robimy opis, tak? Tak działają autorzy. Tutaj dodatkowo jeszcze emocje, które A tutaj akcja dzieje się we Wrocławiu i we Wrocławiu, no w jego Wrocławiu, tak? Bo on tam jest z tym miastem w jakiś tam sposób związany. I Wrocław po wojnie atomowej jest pan Jan, który jest takim przywódcą tego wszystkiego. Gdzieś tam pod Wrocławiem były tajne bunkry, skąd wyłażą żołnierze, bo już promieniowanie opadło. Też niezwykła książka, naprawdę świetna, świetnie opisuje i w polskich realiach, to jest najważniejsze, tak? że tutaj mamy polskie. Nie musimy szukać dobrej literatury postapokaliptycznej gdzieś tam na zachodzie, tak? Tutaj akurat... Szukałem numeru, bo jest, że edycja kolekcjonerska numerowana. Wiesz co? Nie wiem, czy jest tutaj numer, czy nie. No, nie wiedziałem. Tu jest. No, mam autograf od Roberta, ale nie wiem, czy jest ten numer i gdzie jest wpisany. Znak wodny. Nie. Może powinien wpisać ten numer, a nie wpisał. Mniejsza o to. No i ostatnia z tej serii książka, którą ja mówiłem, że Schmidt jest dobry, tak, że Schmidt świetnie pisze. Marek Baraniecki, Głowa Kasandry, to jest coś, co urywa głowę.
to jest literatura na poziomie absolutnie wszechświatowym. Opisuje znowu świat post-apo, samotnego takiego człowieka, który swoim dziwnym pojazdem przemierza tamten świat, szukając tej mitycznej głowy Kasandry, czyli szukając takiego miejsca, z którego mógłby wyłączyć wciąż niebezpieczne ładunki nuklearne. Tak, to tak w dużym uproszczeniu. Powiem ci tak, ta książka jest ten główny bohater, nazywa się Horny chyba, tak? Mhm. No, tak go nazwał, nie? On ma na imię, ja to czytałem dosyć dawno temu, ale on się nazywa Hornik, Teodor Hornik. Okay. A Horny to jest po angielsku Horny, tak? No, i ten Hornik, to się wielu kojarzył, dlatego w filmie, który był planowany, on tam miał zmienione nazwisko. Ten film był już taki dosyć zaawansowany. Tutaj dużą rolę odgrywa taki pojazd, taki pancerny pojazd, którym główny bohater się porusza przez te bezdroża od miejsca do miejsca. I ten model tego pojazdu, tak, już prezentował Marek Baraniecki na tam konwentach fantastyki. Też bardzo, bardzo się podniecał jakby tym filmem, ale... Hornik. Ale wiesz, szkoda, że nie wyszło, bo to jest naprawdę idealny materiał na świetny film post-apo, przy którym Mad Max... A to miał być polski film? To miał być polski film. Panie Kamilu, czy jakieś fatum wisi nad polskimi filmami post-apo? Na to wychodzi. Prawdopodobnie. Kiwa głową. No, z takich filmów post-apo, a z książek przede wszystkim, to skoro już jesteśmy w tym temacie, to chyba jeden z najlepszych pisarzy, ja pewnie o tym wspominałem wam już tutaj przy którymś poprzednim spotkaniu, według mnie jednym z najlepszych współczesnych, wciąż żyjących, pukać oby jak najdłużej, pisarzy amerykańskich jest Cormac McCarthy. I Cormac McCarthy napisał jedną książkę SF postapokaliptyczną zatytułowaną Droga. I to jest książka, na bazie której powstał film. W filmie główną rolę gra Aragorn, Viggo Mortensen. Tak? Viggo Mortensen. I to jest książka opowiadająca o wędrówce ojca z synem. Film też, tam trochę matki wstawili, w książce jej nie ma praktycznie, ale w książce jest ta opowieść o wędrówce ojca z synem przez taki zupełnie zniszczony i zdziczały przede wszystkim świat. Co w tej książce się dzieje, jakie są opisy. Książka jest cienka, te zdania są krótkie, ale Cormac McCarthy pisze tak sugestywnie, że powiem tak, po tych wszystkich jakby wywodach na temat tych książek post-apo, ja nie boję się za bardzo tych asteroid, tam słońca, nawet zmian klimatu jakoś tam za bardzo, nie, bo to, ale boję się tego, że możemy wejść w taki świat właśnie post-apo, który jest straszny, ale bo ludzie są straszni. Wierzysz, że grozi nam nadal konflikt nuklearny? Tak, bo do władzy, ja o tym mówiłem, w którymś z programów, do władzy najczęściej docierają ludzie o osobowości psychopatycznej. Ale to nie jest od dzisiaj, nie? Oni docierają od zawsze i właściwie zawsze byli to. I może, ale zobacz, że to się wszystko jest coraz bardziej rozchwiane, że ci ludzie, nie wiem, no ta odpowiedzialność może jeszcze jest, może trudno powiedzieć, co komu strzeli do głowy. No, a wystarczy nie naprawdę. Jest trochę tak, że na przykład tego się właśnie boisz w cudzysłowie, dlatego że po prostu podchodzi ci taki klimat postawo? A może tak jest. Bo ja mam wrażenie, że to już jest taki, wiesz, tlący knotek. Ostatnio knoty są modne w internecie, mi się tak udzieliło. Tlący knotek, natomiast jakby z tego kapiszona już chyba nic nie będzie. Taką mam nadzieję, nie? Nie, są dużo, wiesz, ja powiem ci tak. Broń biologiczna, nie ja wiem, tego typu rzeczy. No, ale broń jądrowa właśnie mieliśmy o tym, miałem o tym wspomnieć, no bo jesteśmy cały czas jakby zagrożeni tym COVID-em, który, będąc jakby fantastą, ja widziałem 12 małp,
bardzo serdecznie polecam. Jeżeli ktoś nie widział, film z Bruce'em Willisem, innym Bruce'em Willisem, bo w 12 małpach to też będziemy wspominać, bo pewnie o paradoksach będziemy mówić niebawem, tych paradoksach czasowych, a tam jest dosyć jakby mocno ta przygoda rozwinięta w tę stronę. Natomiast jakby zarzewiem wszystkiego jest fakt, że szaleniec wynosi z laboratorium groźne wirusy i zaraża świat i już. I jasne, następuje. To jest, tak jak powiedziałem, bardzo realny scenariusz. Tak, czy on się wydarzył, czy nie, tego tak naprawdę nie wiemy, więc... No nie, to są dywagacje, ale... To są totalne, ale wiesz, jakieś takie, ale też mogło być. Jest to... Tak. Jest tak. Jakiś tam cień prawdopodobieństwa, że więc, mogło to więc być. Więc epidemie, te zagrożenia, one są wciąż. Powiem ci tak, jest teraz te lodowce zaczynają uwalniać też mnóstwo organizmów, które były uśpione przez lata. Mnóstwo tych drobnoustrojów, które są z nami w taki czy inny sposób spowinowacone, bo gdzieś tam być może dziesiątkowały Neandertalczyków, tak? Być może jakieś były powiązania, a my albo jesteśmy... dla nich były jak dla nas ten nie koronawirus, tylko jak on tam się nazywa, rotowirus, który gdzieś tam sobie w nosie jest i katar wywołuje, tak. Nas mogą być śmiertelne, bo no my jesteśmy jednak w porównaniu z Neandertalczykami. Mamy nie tylko mniejszy mózg, ale to jest właśnie dziwne, że większy mózg przegrał, tak? Nie był lepszy, tak. Tam chyba jednak były te pewne takie fazowe przesunięcie, które było zresztą, zbyt duże. Tak naprawdę to jest zamierzchła przeszłość i nie oszukujmy się, to jest odtwarzanie po jakichś kupach dosłownie. Tak, więc, kości, tu kubki więc, kości, wiesz, które... Więc to jest, znaczy może nie aż tak, że tylko kubki, ale chodzi mi o to, że po prostu nie wiemy, nie? Ciężko jest jakby to ekstrapolować na aż takie stwierdzenia, czy tam stwierdziło. Bo prawda jest taka, że równie dobrze ich mogliby zabić najprostsze choroby, które my mamy dzisiaj, a nie byliby oni na to odporni. Ale to popatrz, mówi się dzisiaj już, i to zawsze zresztą mówiło się bardzo wyraźnie, że Indian z Ameryki Południowej, oczywiście tam ten Cortez, tak, i inni już wyżynali ich i praktycznie unicestwili tamtą cywilizację, ale równie skutecznie zadziałały choroby, które zostały przewiezione. Można powiedzieć, że to chyba pierwsza wojna biologiczna była tak naprawdę. Tak, bo tutaj te choroby, dokumentowana przynajmniej. My byliśmy, czy Europa była jakoś tam uodporniona na wiele chorób, albo nie przechodziliśmy ich tak strasznie. Okazało się, że dla Indian, mieszkańców Ameryki Południowej, oni te choroby były śmiertelne, także... A zobacz, przecież to jest ten sam gatunek, tylko po prostu różnice są w polimorfizmach dosłownie pomiędzy tymi rozsianymi ludźmi gdzieś tam, nie? Tak. Natomiast jeżeli chodzi o te wirusy, bo tutaj fajny temat poruszyłeś i ja krótko opowiem o jeszcze jednej książce i o jeszcze jednym filmie. Bo poruszyłeś temat wirusów, bakterii i grzybów, jak to w reklamie środków czyszczących jest, które gdzieś tam się wydobywają z dawnych czasów, z przeszłości do nas właśnie z lodowców. Ale był ciekawy film i ciekawa koncepcja, nazywało się to Andromeda Strain i mówię o tym starszym filmie, bo ten nowy to była jakaś taka straszna popytonda. Natomiast książka też Andromeda znaczy śmierć, była taka na polskie tłumaczenie i tam mieliśmy do czynienia z wirusem, który był znowuż z orbity jakoś ściągnięty, w sensie gdzieś w górnych warstwach atmosfery widocznie, w takich bardzo górnych musiał się znajdować, albo w jakiś inny sposób, bo znajdował się wewnątrz bębna sondy, która właśnie tam sobie gdzieś krążyła dookoła Ziemi, spadła, ten ładunek, który zrzucała, spadł gdzieś w jakimś miasteczku małym, no i lokalny szeryf, który jest panem i władcą, jak wiemy, burmistrzem, kapelanem, pastorem i tak dalej, zadecydował sobie, że sobie to otworzy i wypuścił na zewnątrz takie z pudła Pandory dosłownie szczep nazwany Andromeda, który, no okazało się, nie będę już tam zdradzał co czym było, ale specjalne laboratorium pod ziemią zorganizowane próbowało sobie z tym poradzić. On był już w pewnym momencie tak zjadliwy, że zaczął przetwarzać nawet plastik i jakieś takie nieorganiczne substancje, no widzisz, a ludzi zabijał tak. Więc to też jest ciekawostka i jest taka hipoteza, ale nie wiem, tak mówię, tylko zaznaczę, że coś takiego jest, bo absolutnie nie mam wiedzy biologicznej, więc nie chcę mówić, czy to jest prawda, czy nie jest prawda, że być może wirusy docierają do nas też właśnie z góry. Być może są jakieś w górnych warstwach atmosfery, gdzieś tam na granicy
nie wiem, stratosfery. Że tam mogą mutować przez właśnie promieniowanie kosmiczne, które szybciej zmienia te ich materiał genetyczny i przez to te różne takie szczepy mogą wycierać. Prawdopodobnie. Więc wirusy, czy to te naturalne, uwolnione, bo z dawnych czasów, te duchy przeszłości, czy też wirusy celowo zmieniane w laboratoriach po to, żeby być bronią biologiczną, to wszystko też może działać, ale jest jeszcze, myślę, że ostatni już taki punkt związany z człowiekiem, a mianowicie ten słynny Dzień Sądu, tak? Skynet. I to wszystko, co się z nim działo. Jakaś spółka zarejestrowała się pod nazwą Skynet ostatnio. Tak? Czyli, a to nie wiem, czy to można, tak, bo to w filmie nie zastrzegli tego. W każdym, chyba że w Polsce to tam można, albo na Ukrainie. W każdym razie chodzi oczywiście o sztuczną inteligencję, bo tutaj mamy te, no mamy tak naprawdę dwie możliwości. Albo ta sztuczna inteligencja będzie taka fajna, przyjazna, będzie nam służyć, tak, i będzie pomocna, tak, jak E.T. I może będzie chciała tylko od czasu do czasu do domu, tak, czyli do komputerka jakiegoś tam, albo w tym swoim jakby dziwnym procesie myślowym uzna nas za zagrożenie, nie wiem, za cokolwiek. No i tutaj rzeczywiście ten Terminator bardzo sugestywnie to przedstawiał. Może trochę na wyrost, bo tam ta sztuczna inteligencja zaczęła jakby wytwarzać, tak, ja myślę, że to będzie czysta ochrona, tak, swojego istnienia i jestestwa, bo inteligencja sztuczna, tam ta silna sztuczna inteligencja powinna być czymś, co charakteryzuje się tym, czym ludzie, czyli samoświadomością, tak, to jest najważniejsze. A jeżeli ktoś jest samoświadomy, to boi się, że może przestać istnieć. I to być może będzie napędzać, więc jeżeli sztucznej inteligencji damy do zrozumienia, że możemy ją w każdej chwili wyłączyć, to ja nie sądzę, że ona, jeżeli powiedziałbym ci, że w każdej chwili mogę cię zastrzelić, to byś zaczął jakoś spróbował przeciwdziałać albo coś mówić. Z drugiej strony mógłbyś mnie teraz udusić, nie? No mógłbym, ale to wiesz. Wiem, to, że masz taką możliwość, ja tak samo mam taką możliwość, a jednocześnie... To znaczy, no tak, tutaj... Nie bierzemy tego pod uwagę na każdym kroku, nie? No i pytanie, ja na to liczę, tak? Słuchaj, ja wiesz, są bezpieczniki w naszej świadomości, nie? Nasza świadomość jest ułomna, zresztą rozmawialiśmy już o tym instynkcie wyparcia i instynkcie wiary, tak, które się nawzajem jak taki tandem gdzieś tam uzupełniają. I pytanie, czy jeśli wytworzy się faktycznie, o ile w ogóle damy radę wytworzyć taką silną, sztuczną inteligencję, która będzie niejako po prostu sprawniejszym umysłem ludzkim, to czy naturalnie nie wyewoluują też takie bezpieczniki, nie? Jeśli tak, to pewnie będziemy w domu, jak to się mówi. Przede wszystkim to wszystko musi być tworzone, tak? Ci, którzy tworzą, to jest, bo sztuczna inteligencja właśnie tutaj jest tak, że z jednej strony my możemy pisać coraz bardziej skomplikowane programy, licząc na to, że ta komplikacja i jakieś algorytmy samouczenia doprowadzą do tej iskry, ale może być chociażby tak, jak w cyklu książek Sawyera WWW. Tak? To są trzy książki WWW, wiedza, coś tam, nie pamiętam tych tytułów, ale to jest taka fajna trylogia, gdzie sztuczną inteligencję, jakby kontakt z nią nawiązuje dziewczynka, która była niewidoma, dostaje takie sztuczne oczy i komputer, i dzięki temu komputerowi ona zaczyna widzieć internet, zaczyna jakby inaczej trochę postrzegać rzeczywistość. Mimowolnie neutralnie. Tak. I nagle to doprowadza też do wzbudzenia takiej sztucznej inteligencji, która jest bardzo, bardzo przyjazna, która, no, to ludzie chcą ją zniszczyć, a ona nie chce być zniszczona, ale jednocześnie nie chce też szkodzić ludziom. Bardzo, bardzo sympatyczna książka, a jest, chciałbym zaanonsować, bo to jest bardzo, bardzo fajny pisarz, Michał Cholewa. To jest, moi drodzy, książka Dzika Karta, to jest zbiór opowiadań, ale tak naprawdę to jest cała seria książek, które
tworzą cykl algorytmy wojny. Nie wiem, czy to widać tutaj na okładce. Musisz chyba tutaj bardziej w naszej osi, żeby było na ostro. Tak, tak. No dobrze, może ten. Może troszkę cofnij. Troszkę tak cofnę. O, teraz może widać. Zresztą pierwsza część Gambit, potem punkt cięcia, Forta, Invit, Sente i wreszcie dzika karta i jeszcze Echa, tak? Jest taki też zbiór opowieści. Słuchajcie, książka opowiadająca o wojnach, ale jakby osią wydarzeń, takim tłem wydarzeń jest bunt sztucznej inteligencji. Jest to, że sztuczna inteligencja się jakby zbuntowała i szczególnie te pierwsze tomy, jest oddział specjalny, który tropi sztuczną inteligencję i tutaj jest świetnie, bo taka znowu kameralna książka, w której na odległej planecie jest uwięziona w jednym z komputerów sztuczna, czy w jednym z, tam, z jednej z maszyn sztuczna inteligencja, nie ma możliwości transferowania się nigdzie. I prowadzą ci żołnierze i ona prowadzą taką grę, taką, żeby się nawzajem przekonać do swoich racji. Bardzo, bardzo fajnie napisane. Zresztą Michał Cholewa jest informatykiem, więc na tym poziomie jakby informatycznym doskonale wie, o czym pisze. Tak, jest doktorem informatyki, więc jest naukowcem zajmującym się informatyką. Więc on zna ten temat od podszewki. Dlatego tutaj jest zarówno nauka bardzo mocno, ale i też jakość literacka jest tej książki też bardzo wysoka. No takich... Wiesz, jeśli chodzi o sztuczną inteligencję, to jest jeszcze znaczy wiesz, dróg jest pewnie wiele, bo których nie znamy, nawet nie zauważamy, ale mi się podobała ta sztuczna inteligencja, która była pokazana w naszej rodzimej grze Cyberpunk 2077. Tam sytuacja jest taka, że mamy czas po wojnie takiej cyfrowej między właśnie takimi wrogimi sztucznymi inteligencjami, które były tworzone na potrzeby wojskowe, jakichś korporacji, wojen międzykorporacyjnych, wiesz, świat, w którym już faktycznie korporacje prowadzą wojny de facto między sobą, krwawe, wręcz nawet jak wojny gangów dosłownie swego czasu. I tam jest dosyć ciekawa sytuacja. Powstaje tak zwany Blackwall, czyli coś jak taki bardzo skomplikowany firewall, który z jednej strony nie przepuszcza tych sztucznych inteligencji do naszego internetu, a z drugiej strony nam uniemożliwia dotarcie do tamtych części internetu, tak jakbyś wydzielił po prostu część internetu, spisał na straty. Więc mnóstwo wiedzy tak naprawdę ludzi przepadło przez to, że zostało to właśnie zamknięte z tym firewallem. Ale koniec końców okazuje się, że to nie jest tak, że ta sztuczna inteligencja nie byłaby w stanie przejść przez to, zniszczyć, zainfekować naszych tych tutaj zasobów i tak dalej. One po prostu nie chcą. Stwierdzają w pewnym sensie, że tak jak z tym sumem i płotką, które się nie pytają o stawianie tamy, że my jesteśmy takimi sumami i płotkami. One robią sobie tam za tym swoim, w tym swoim tej enklawie niejako to, co uważają za słuszne i nie chcą się kontaktować za bardzo z ludźmi. Jeżeli ci próbują przejść do nich, to są unicestwiani, no bo są traktowani jak po prostu jakieś tam, wiadomo, czasem zdarzają się jakieś pojedyncze programy, chociaż nie są to silne sztuczne inteligencje najczęściej, tylko jakieś właśnie emulatory takie bardziej, które próbują gdzieś tam się przedostać, ale jako taki konstrukt cały ma nas no to totalnie ciekawe, gdzieś. To ciekawy pomysł w ogóle i ciekawa idea. Nie grałem i przecież zobacz, taka sztuczna inteligencja nie zagram w tą grę. Może się rozwijać dużo szybciej niż my. My mamy ograniczenia, których ona nie będzie miała. Po pewnym czasie może stwierdzić, że my właściwie nie jesteśmy warci, a z drugiej strony po cholerę jej ziemia na zasadzie zewnętrznej. Tylko, że musiałaby mieć narzędzia, czyli człowiek ewentualnie kontrolowane przez sztuczną inteligencję automaty do wytwarzania jakichś dóbr. Bo dla sztucznej inteligencji to, co jest, wydaje mi się, niezbędne do rozwoju, to jest przestrzeń, przestrzeń cyfrowa. No właśnie. Czyli no, tu jest ekspansja w kosmos, nie? Żyjemy, myślę, że bardzo szybko stałaby się za ciasną skarpetką. Tak, ale to i tutaj pojawia się właśnie to, o czym mówiliśmy, czy o czym jest ten książka Accelerando, którą kiedyś wspominaliśmy. Dokładnie. Tam pojawia się mózg matrioszka, tam pojawia się taka bardzo ciekawa idea, gdzie zeskanowany został stan układu nerwowego
langusty. Tak, to było niezłe. I ta langusta właśnie zyskując jakby, zostając niejako uwolniona z tego ciasnego miejsca, ona zaczyna bardzo szybko narastać i okazuje się, że gdy ma dostatecznie dużo przestrzeni, to w trybie geometrycznym i się uczy, i zyskuje samoświadomość, rozmnaża się i... Cyfrowo. Tak, w świecie cyfrowym i wreszcie żąda swojego własnego jakby miejsca w tym świecie cyfrowym, swojego własnego państwa i jakiejś palmy, na której będzie mogła być langusta. Niezależności. No tu wypada jeszcze chyba na sam koniec, myślę, bo to już dosyć długo tutaj się tymi katastrofami, a te katastrofy to nie jest temat łatwy, nie jest temat śmieszny. Trzeba się nad tym pochylić. Sztuczna inteligencja Ex Machina mi się bardzo podobała, bo w Ex Machinie tam widać, jak sztuczna inteligencja jest cwana i bezwzględna. Gdzie zwykłe jakby badanie testem Turinga doprowadza do tego, że to tak naprawdę badający jest badanym i manipulowanym. Tak? I to tak naprawdę na wysokim poziomie. Niedawno pojawił się serial Devs. Bardzo ciekawy serial o pewnym miliarderze, który używa komputera kwantowego, niezwykle zaawansowanego komputera kwantowego, żeby przywoływać obrazy z równoległych wszechświatów, z przeszłości, żeby tworzyć jakieś konstrukty takie dziwne. Dziwny jest ten serial, ale też pokazuje jakby, jaki groźny może być komputer, nawet jeśli on jest tam, jak sam komputer może manipulować ludźmi. Niesamowite. Trudny jest, no tak jak już mówiłem, ale warto obejrzenia. No i cóż, to powiem ci tak. Może chyba byśmy jeszcze mogli obcych dać, ale to duży temat. Myślę, że obcy to są osobny odcinek tak naprawdę. Obcy jako źródło katastrofy. To jest tak szeroki temat, że potrzebujemy spokojnie co najmniej jednego odcinka na to. Ja powiem ci tak, podsumuję to bardzo szybko, co dzisiaj wszystko powiedzieliśmy. Po co nam to było schodzić z tych drzew, jak największym zagrożeniem był najwyżej kokos spadający na głowę? Tak. Oczywiście taki żarcik, po to się rozwijamy, żeby też te zagrożenia jakoś od siebie próbować odsuwać. I miejmy nadzieję, póki że to, co jakoś idzie, nie? Miejmy nadzieję, że to jest tylko taka pusta nasza gadka, że nic z tego, o czym tutaj mówiliśmy dzisiaj, się nie spełni w najbliższej przyszłości. Ani w dalszej. A wręcz przeciwnie, że będziemy coraz bardziej te wszystkie zagrożenia kontrolować i mieć pod jakby pełną naszą, pod pełną naszą, nie wiem, władzą i ręką. Otóż to. Że ludzie, ci władcy, którzy będą rządzić, nie wiem, światem, że będą mądrzy, że będą światli, że doprowadzą do tego, że ta Ziemia jakby... To już życzenie, myślenie życzeniowe. Ojej, nie? Co zacząłem mówić, Boże, a nie, to nie ten program. Słuchaj, dobrze. Znaczy powiem ci tak, no jest to... Czarne wizje są z tego powodu, że jak tak patrzę, zajmujemy się nie tym, co trzeba, nie? Dyskutujemy, dużo czasu i energii poświęcane jest na jakieś bzdurne dramy, rozkminianie jakichś rzeczy, które w ogóle do niczego nie prowadzą, ale miejmy nadzieję, że mimo wszystko jakoś to będzie pełzło do przodu tak, jak idzie i będzie coraz lepiej. Amen. Dokładnie. Także, moi drodzy, trzymajcie kciuki razem z nami. Jeśli oczywiście macie jakieś inne swoje pomysły, propozycje, to piszcie koniecznie w komentarzach. Piszcie też, o jakich tematach chcielibyście posłuchać. My mamy długą listę, ale też jakby bierzemy pod uwagę to, co was tutaj interesuje. No i widzimy się w kolejnym odcinku. Chyba w takim razie. O ile nie przyjdzie jakaś katastrofa. Gdzieś za jakieś dwa tygodnie, tak? Średnio rzecz ujmując. Co dwa tygodnie jest odcinek mniej więcej. Także tak będzie się to mniej więcej kreowało tutaj. No to co? Trzymajcie się, do zobaczenia i cześć. Do zobaczenia. Nie dajcie się pożreć obcym.